Ja uwielbiam, mm -hmm. powiem ci, wiesz co, tę adrenalinę, bo ja wtedy właśnie jestem w tej akcji i to jest ta, ta, ta połowa tej pracy, tak, oprócz tego takiego wyczekiwania, zastanawiania się, jest akcja. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, o, 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 o prognozy pogody, to ja, ja jestem po prostu czasami mnie, to się rozsadza od środka, wiesz. To było, to, to było najpiękniejsze dla mnie doświadczenie, a ja tam nie pojechałam wcale, wiesz, po zdjęciach. Cześć Karolina, witam cię. Cześć Kamil. Bardzo dziękuję, że wpadłaś. Potrzebowałaś kilka dni, żeby się zastanowić nad tym, czy chcesz tu wystąpić. Czemu? Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Potrzebowałam zebrać myśli i, i musiałam się zastanowić, czy, czy po prostu chcesz się podzielić jakąś taką swoją historią na temat zdjęć, na temat też pewnie biegania i, i bycia częścią tego środowiska biegowego. Bo zazwyczaj chyba preferuję taką Taki styl bycia gdzieś w swoim świecie po prostu. Mhm. Także no, wiem, że czeka mnie tutaj podzielenie się jakimiś swoimi uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniami i to jest jakieś wyjście po prostu do tego świata. I, no i myślę, że, że, że to nie do końca jest strefa mojego komfortu. Ale, no właśnie. Ale jest też ogromna ciekawość także. Super. Bardzo się cieszę, ale ty Lubisz wychodzić czasem ze strefy swojego komfortu? Zauważyłaś, że przynosi ci to jakąś wartość? Lubię, bo myślę, że to jest konieczne dla rozwoju. Jakkolwiek mhm. by to nie, nie brzmiało, to, to myślę, że jest to konieczne. Ale to musi się dziać w sferze takiej wewnętrznej motywacji, czyli w mhm. takim świecie, który faktycznie jest mój, który, który bardzo czuję, w którym się dobrze czuję, w którym. No, to zazwyczaj właśnie jest świat fotografii i świat biegania. To mhm. najłatwiej po prostu wyjść z tej strefy komfortu i, i zdarza mi się to, to dosyć często. Natomiast cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że robię to na własnych zasadach, że, że, to, yy, że to jest bardzo spójne ze mną. I wtedy mhm. najłatwiej wyjść z tej strefy komfortu, tak naprawdę. Natomiast poza tym światem takim moim. No to zbywa, że się zmuszam, bo to takie jest życie i często jest taka konieczność, natomiast yy, staram się unikać yy -y. takiej sytuacji, tak. Czyli ty musisz mieć coś w sobie tak dobrze przepracowane, żeby podejmować decyzje takie świ świadomie wychodzenia z tej strefy komfortu. Wtedy, wtedy to robisz, tak jak powiedziałaś, na własnych warunkach i jesteś w stanie trochę kontrolować przebieg zdarzeń. Tak, kontrola to jest chyba dobre słowo, wie, bo... <laughs> No, to jest takie, takie też bezpieczeństwo, tak? I, tak? I myślę, że wszyscy po prostu lubimy mieć kontrolę nad, nad sytuacją. I też wspomniałeś tutaj o tej świadomości. To no, dużo, 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 tak jakby dużą część tego wszystkiego zabiera jakaś taka analiza. Takiej jestem konstrukcji, tak. że po prostu analizuję wiele spraw. Chyba też dosyć mocno żyję tym, co jest w mojej głowie, ale lubię takie świadome podejście w ogóle mhm. do, 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 do życia, do pracy, do, do relacji. I na. W bazie właśnie takich doświadczeń jakoś podejmuję po prostu decyzje w pracy i w życiu prywatnym. Bardzo mi się podoba to twoje podejście. Też czytałem artykuł Magdy Dołęgowskiej na napieraju. Już on ma trochę 2000 chyba to był 16 rok, gdzie mówiłaś w bardzo podobny sposób o tym, że przechodzisz na profesjonalne robienie zdjęć i to też opowiadałaś o tym, że to było dla ciebie wyjście ze strefy komfortu, no bo musiałaś opuścić stałą pracę. I poświęcić, i rzucić się tak naprawdę w nieznany świat trochę. Nie wiedziałaś, czy będziesz w stanie żyć zrobienia zdjęć. Tak pisałaś o tym wtedy tak w artykule było napisane. Co z perspektywy czasu myślisz o tamtej decyzji? Tak krótko. Tak. A za chwilę też Rozwiniemy. powiem więcej tak. więcej, tak? To była bardzo dobra decyzja. To nie była decyzja, to nie był taki skok na pewno w krótkim czasie, to była przemyślana decyzja. Złożyło się na to mnóstwo czynników, ale przede wszystkim się w mojej świadomości to się budowało przez te kilkanaście miesięcy o tym myślałam, natomiast dojrzewało to do mnie we mnie też i we wcześniejszych latach tej mhm. pracy. Pracowałam na etacie, zajmowałam się sprawami dydaktycznymi, naukowymi. W temacie związanym z moim wykształceniem. No właśnie, jaki to jest, jakie hmm. jest twoje wykształcenie? No przede wszystkim jestem tak, jestem geografem, a specjalizacja klimatologiczna, więc mam wykształcenie klimatologiczne, ale na ostatnim roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowałam się na dodatkowe studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Od wczesnych lat właśnie studiów interesowałam się zagadnieniami meteorologiczno-klimatologicznymi. Mhm. Tak naprawdę w Polsce trudno jest uzyskać wykształcenie meteorologa. Aby zostać synoptykiem, meteorologiem no, przechodzi się taką już drogę poza ścieżką taką dydaktyczną, poza studiami już właśnie na kursach takich mhm. na młodszego synoptyka, starszego synoptyka i tak dalej. Mhm. Tutaj ten zawód też brałam pod uwagę swego czasu, ale ostatecznie zrezygnowałam. Natomiast wracając właśnie do spraw meteorologicznych, klimatologicznych, na Wojskowej Akademii Technicznej można było realizować taką specjalność związaną właśnie z meteorologią. Okazało się później, że tylko w ramach studiów wojskowych. Ja już dostałam się na tę uczelnię. Miałam nadzieję, że ta specjalność zostanie uruchomiona również na studiach w trybie cywilnym. Tak się nie stało z racji tego, że była zbyt mała liczba osób chętnych do studiowania na tej specjalności. Ale pozwolono mi studiować część, realizować część przedmiotów w trybie indywidualnym. Mhm. I bardzo mi się to spodobało, dlatego że w ramach tych pierwszych studiów również studiowałam w takim, można powiedzieć, trybie indywidualnym. I. Takie indywidualne podejście tak jakby pozwalało mi dobierać różnego rodzaju przedmioty, które zbudowały gdzieś mają jakąś taką ścieżkę rozwoju tych zagadnień, nastawienia na zagadnienia właśnie klimatologii i meteorologii. I kończąc studia te drugie, dostałam propozycję pozostania na uczelni na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego. Skorzystałam z tego, bo praca na uczelni w danej, w danej chwili bardzo, bardzo mi odpowiadała. Tak? Tak, się, tak, tak się życie poukładało. Ja bardzo dobrze wspominam ten czas. To było 6 lat pracy, natomiast y, kończyła mi się umowa. I ja wiedziałam, który to będzie rok, kiedy się ta umowa skończy. Wiedziałam, że będę miała szansę na przedłużenie tej umowy, ale no właśnie na bazie tego takiego, takiego świadomego podejścia do życia coś, 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 mnie, coś mnie kierowało w inną stronę. Mhm. I, I stwierdziłam, że no, że trzeba spróbować, że, że, no, że nie będę się przywiązywała po prostu do tego jednego miejsca, chociaż mam bardzo dobre wspomnienia z tamtych lat, jeżeli chodzi o taki grunt zawodowy, też i współpracę z ludźmi, yy, współpracę ze studentami. No właśnie znajomości jeszcze się zachowały z tamtych lat? Takie dalsze, mhm. ale, ale tak, jeżeli mhm. tak. No to, ja jestem od czasu do czasu w kontakcie z, z, z osobami, z którymi współpracowałam. Nie przedłużyłam tej umowy. Znaczy nie, nie postarałam się o przedłużenie tej umowy. Mhm. Także zakończyłam współpracę z uczelnią w 2016 roku i ja już wtedy biegałam z aparatem po Polsce, tak, 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 to, tak, to, tak to ujmę. Ty użyłeś tutaj słowa przejście na profesjonalną fotografię. Jak ja patrzę teraz właśnie z tej perspektywy tych kilku lat, to, to była duża odwaga tak po prostu zrobić taki krok. I tylko że wiesz ja mam takie przeświadczenie, że często takie decyzje podejmujemy zanim jesteśmy gotowi tak na 100%. Znaczy w ogóle przy takich zmianach nie sądzę, żeby nie wiem, połowa ludzi podejmując jakieś właśnie takie zasadnicze zmiany była tak na 100% pewna, gotowa, że tak, to jest ten moment na zmiany, działamy. Tylko zazwyczaj tak jakby serce nas wyrywa do tej zmiany, ona już wie, że musi coś prowadzić, coś zmienić, że już chce być gdzieś indziej, i to już jest po prostu Poza zamiatane. To już, już się wydarzy. To już, nawet jeżeli będziesz to odciągał, będziesz po prostu racjonalnie podchodził do, 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 do pewnych spraw, to zawsze wrócisz głową, znaczy sercem właściwie, wrócisz no serce. do serca, tak? do, 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 do potrzeby wprowadzenia tej zmiany. I u mnie to narastało przez kilkanaście miesięcy. Mhm. Ja sobie tłumaczyłam to na różne sposoby. Angażowałam się w pracę na uczelni, bo widzisz, praca na uczelni wymaga takiego właśnie też skupienia się na, na różnych kierunkach. Na rozwoju w sprawach dydaktycznych, czyli przygotowujesz zajęcia, prowadzisz, spotykasz się ze studentami. Tych zajęć miałam naprawdę sporo. Chcesz to zrobić na wysokim poziomie. Chcesz pokazać, że jesteś zaangażowany, że, no, że, że po prostu też i na bieżąco w danej tematyce, tak? To zabiera sporo czasu. Druga ścieżka to jest rozwój naukowy. I tutaj też no nieustanna presja. Mhm. I wewnętrzna, ale też zewnętrzna. Żeby się rozwijać, ja tu też miałam pewne tutaj cele i, i pomysły, Takim ostatnim rzutem na taśmę otworzyłam jeszcze przewód doktorski. Wydawało mi się, że to mnie jeszcze tak zmotywuje, tak, tak zrobiłam, tak sprawdzę. Mhm. Sprawdzę, może to po prostu będzie jakiś deadline, tak? Tutaj jakieś zobowiązanie, wyjście tak? z jakimś tematem, to nie pomogło. Mhm. Ale wiesz, jeszcze była taka sytuacja, która, której w sumie chyba chcę powiedzieć, bo z takiego pogranicza właśnie mm, też takich takich emocji, i tak, emocji, właśnie. Bo, bo ja chyba właśnie jestem na tyle taką emocjonalną osobą, że, że często właśnie te emocje pozwalają mi właśnie gdzieś no, podejmować jakieś decyzje. Tak no, no, To jest pewnie pewnie jakaś tam norma, tak. Ale mm, yy, miałam taki, ta, ta, takie zdarzenie. Yy, jechałam na, na konferencję, jechałam pociągiem na południe Polski i w pociągu zostałam okradziona. Miałam obok siebie sprzęt, właśnie miałam laptopa, miałam taką niewielką torbę z sprzętem fotograficznym i w tej torbie był też dysk z danymi, takimi bieżącymi danymi do doktoratu, właśnie do jakichś tam... Do, 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 do swoich spraw, właśnie z tego, z, tego, z tego poziomu naukowego. I z racji tego, że do pracy jeździłam na rowerze i nie chciałam po prostu codziennie przewozić komputera ze sobą, to ja większość tych bieżących danych i, i, i swoich, właśnie jakichś materiałów miałam właśnie na takim dysku zewnętrznym. I ten dysk zewnętrzny był w tej torbie z tym aparatem. Ja najbardziej przejęłam się tym, że ktoś ukradł mi aparat. Mój nowy obiektyw, zdjęcia, które właśnie były też zgromadzone na tym dysku. Ja miałam backup zdjęciowy, natomiast nie miałam backupu z tych najbardziej bieżących spraw, nad mm -hmm. którymi pracowałam, tak? Bo, no, bo po nie prostu nie zdążyłam, tego. tak. I mniej się przejęłam tym, że nie mam dostępu do tego bieżącego materiału do, spraw, do, 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 do realizowania swoich tak jakby zobowiązań na, na uczelni, a bardziej się przejęłam tym, że ktoś po prostu no zabrał mi aparat. Ktoś mi po prostu ukradł aparat. I ja. To później się działo tak jakby bardzo tak już taką siłą rozpędu, że to był też taki przytyczek do tego. że. cię uświadomiło, co jest ci bliskie tak naprawdę. Tak, tak. Wiesz, bo to jest tak, że człowiek próbuje tak racjonalnie myśleć, wiesz. Dba o swoje bezpieczeństwo w końcu, prawda? Też tyle lat, wiesz, takiego skupiania się na tych sprawach takich meteorologiczno-klimatologicznych. To nie, jest, to nie było miejsce, z którego musiałam uciekać, którego nie lubiłam. Wręcz przeciwnie, naprawdę było mi tam dobrze. Ale jednak w innym miejscu było mi trochę lepiej. I tak, jakby te emocje mnie właśnie z tamtego innego świata wzywały. Więc to się wszystko poskładało w jakąś jedną całość. Podjęłam decyzję, że, że spróbuję. Mhm. I wiesz, to był też taki moment, w którym ten świat fotografii trailowej tutaj na tym naszym podwórku, tak ruszał z kopyta, można mhm. powiedzieć. Było już kilku bardzo dobrych fotografów, którzy zajmowali się tego typu zleceniami. I ja miałam okazję też yy, no, podglądać ich pracę. Tak, tak jakby yy, no, w terenie, mhm. tak? właśnie w trakcie ich pracy. I ja wtedy już czułam, że to jest coś, czym chciałabym się bardzo zająć. Kogo podglądałaś wtedy? Yy, to było też tak, że zanim yy, złapałam za aparat, to biegałam po górach. Także przy okazji różnych zawodów od czasu do czasu po prostu robiłam zdjęcia tak dla siebie. To sprawiało mi też, też właśnie taką no, jakąś taką frajdę, tak, i to się działo naturalnie. I przy okazji różnych zawodów no, przemieszczałam się na przykład razem z Krzyśkiem Zaniewskim z którym do dzisiaj mamy kontakt i też właśnie wspólnie jeździliśmy, czy na moje pierwsze zawody w Beskidzie Niskim, tak? Łemkowyna. Hmm. Też podglądałam pracę Piotrka Dymusa, bo z kolei Piotrek przyjaźni się z Krzyśkiem, także to wszystko, powiem ci, też tak się przeplatało, przeplatało naturalnie, tak? I byłam w tym świecie od strony biegowej. Ale czy chodziłaś czasem z nimi na sesje fotograficzne? Nie, to, to raczej, Nie. to raczej była taka taka po prostu taka wspólna wędrówka z aparatem mhm. w ramach fotografowania podczas zawodów okay. bo ja zaczynałam od takiego można powiedzieć poziomu takiego przyglądania się tak dla siebie i na to nałożyło, na, nałożył się właśnie splot z takich różnych no byłam w, w, w tych miejscach w których był też Krzysiek w których był Piotrek i, i po prostu się dobrze dogadywaliśmy więc, mhm. więc to na pewno nie było jakieś takie ustawione, po, jakoś tak z góry poukładane. To się po prostu jakoś tak samo wydarzyło. Moja świadomość fotografowania na zawodach była coraz większa. I, i w pewnym momencie to było dla mnie tak naturalne, że, że, że się odważyłam pomyśleć o tym, że to może być praca. Ale to też jeszcze, wiesz co, to też jeszcze kontakt z, z redakcją Ultra, magazynu Ultra. Oni właściwie dopiero wchodzili na rynek, mhm. to właśnie był, pierwszy numer to był chyba, to była końcówka 2015 roku, początek 2016, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, 15. Mhm. I ja pamiętam pierwszy numer i pamiętam drugi numer, bo w drugim numerze właśnie już yy, yy, pojawiło się jakieś moje, moje zdjęcie i od tamtego czasu, yy, przez to, że pojawiałam się na zawodach, to mogłam dostarczyć po prostu zdjęć do, 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 do różnych tematów, którymi się zajmowali. Był też magazyn Trail, który hmm. pokazywał się przez, no, nie wiem jaki czas, ale to było kilka dobrych numerów. To był, też, to był dwumiesięcznik, także też właśnie do tego numeru też udostępniałam swoje zdjęcia. I to też wyszło naturalnie. Mhm. Więc na bazie właśnie takich doświadczeń, wiesz, tak z marszu po prostu coś powstało takiego konkretnego, czym, czym później po prostu się zajęłam już w pełną miarę. No i też godzin. na pewno poczułaś się doceniona w jakiś sposób, skoro pisma publikowały twoje zdjęcia, prawda? To też musiał być dla ciebie jakiś tak, znak. Tak, to, to, to był taki znak, bo to, to, to dodaje odwagi na mhm. pewno do działania, ale właśnie też do pomyślenia o tym, że to ma jakiś sens. Tak. tak, bo myślę właśnie, że o ten sens tutaj najbardziej chodzi, że jak czujesz, że gdzieś jesteś potrzebny, potrzebna, tak, że to nie jest tylko takie mm -hmm, że na siłę na siłę mm -hmm. to przede wszystkim, albo też robienie czegoś tylko i wyłącznie dla siebie, mm -hmm. tak, to to no tak, czyli że tylko musi Pomagasz w jakiś sposób robiąc swoją pracę. Tak, to, to się mhm. tak jakby zamykasz te chwile, w dokumentujesz, bo to często jest tak jakby do, dokumentowanie, tak? Mhm. To, to ja tutaj hmm, często w ten sposób o tym myślę, że to jest właśnie jakieś takie dokumentowanie, a czasami tworzenie, wyrażanie, tak jakby bardziej hmm, od takiej kreatywnej strony, ale tutaj raczej bym to podzieliła właśnie, że, 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 że to często jest właśnie taka dokumentacja. Dokumentacja. Tak. Zaraz opowiem o tym, jak twoja kariera się rozwijała, ale y, chciałem się ciebie zapytać, od kiedy w twoim życiu w ogóle pojawił się aparat? Bo mówiliśmy o twojej pracy zawodowej, ale czy ty od dziecka robiłaś zdjęcia? Jak to wyglądało? Wiesz co, tutaj właśnie nie ma jakiejś takiej szczególnej historii, wiesz, bo nie, nie od dziecka, ale mm, od myślę 2006, 2008 roku. To, 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 to będzie taki czas. Po prostu ten aparat zawsze mi towarzyszył, wiesz, przy jakichś moich po prostu podróżach, przy, przy jakichś spotkaniach i to było naturalne, że ja, że ja mam tą taką wewnętrzną potrzebę kadrowania i po prostu korzystam z aparatu, tak. Mhm. Wiesz to ja teraz nawet tak ostatnio doszłam do takiego wniosku, że ja mam ogromną potrzebę kadrowania, wiesz, i nie zawsze y, y, korzystam z aparatu, ja po prostu robię dużo zdjęć telefonem. Mhm. Nic z nimi później, nie wykorzystuję tych zdjęć później w jakimś szerokim zakresie. Po prostu tak. kadruję, zamykam coś w kadrze i koniec. Tak, jakby spełniam jakąś taką swoją, taką, mam taką jakąś wewnętrzną potrzebę. A nie, nie wiesz na czym to polega, z czego to wynika? Sprawdzam po prostu, przekładam tak, jakby swoje wyobrażenie, tak jakby na temat kadru, na obraz, który mogę oglądać który na płaskim zamknąć. O, Tak, zamknąć mm -hmm. i mogę oglądać na takim płaskim w ramach czy tak, grupy? jakbyś sprawdzała, czy. To będzie dobrze wyglądać. Tak, tak? Coś, mhm. coś, 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 coś takiego. I Kiedyś to był częściej, a właśnie w tych latach takich początkowych to był aparat. No Teraz no, mamy te telefony, tak. które pozwalają nam na to, więc. No i robią całkiem niezłe zdjęcia. Tak, zdanie. to prawda. I wiesz, i to, to tutaj też jeszcze tak jakby takie doświadczenie związane z wymianą y, spostrzeżeń i y, 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 y w rozmowach z moim bratem. Mój brat y, y, dłużej robi zdjęcia niż ja zajmował się fotografią również na gruncie zawodowym swego czasu. Teraz już nie. Teraz, teraz, teraz to jest jego tylko i wyłącznie pasja. Ale, ale, ale nadal fotografia stanowi sporą część jego życia. I my sporo rozmawiamy na temat zdjęć i nadajemy na, na bardzo podobnych falach. I zawsze tak było, bo potrafimy zadzwonić do siebie z jakąś najprostszą informacją, nie wiem, podzielić się jakimś zachwytem nad, jakimś, nad światłem, nad jakimś kadrem, porozmawiać o sprzęcie. Doradzam się tak w różnych kwestiach, różnych zleceń. Wiem, że zawsze mogę po prostu na niego liczyć, i to jest nie do przecenienia, bo on zawsze we mnie wierzył i zawsze we mnie wierzy. Ja to wiem. Ja się mogę zwrócić do niego z największym jakimś takim dylematem. On swoim myśleniem potrafi po prostu wyprowadzić mnie na jakieś takie właściwe tory. Znaczy, Trudno nawet to opisać, wiesz? To, to jest po prostu taka, takie często rozumienie się bez słów. I pamiętam właśnie te początkowe lata. On mocno we mnie wierzył, i, i to myślę, że moja podświadomość też to wiedziała, czy tak jakby odbierała, tak? I, i ja też dostałam tak jakby takiego, takiego wiatru w żagle, myślę, mhm. przez to, że, że mój brat we mnie wierzy. Zresztą też, też, też tak jakby. No, ta, to jest twój ta, ta, przyjaciel. Tak to jest, przyjaciel no, tak, to jest mój tak, przyjaciel, no, Dzieli nas m, spora odległość, mhm. ale, 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 ale zawsze możemy na siebie liczyć i, i, to, i to myślę, że, że taki przyjaciel, właśnie też, taki życiowy przyjaciel, ale też przyjaciel, tak jakby na gruncie takim fotograficznym, takim specjalistycznym, tak. to jest nie, no niesamowite ważne, żeby przegadywać właśnie takie sprawy. wiesz no, lubię przegadywać, wiesz, różne tematy. Raczej jestem taką wycofaną osobą, ale potrzebuję w kontakcie takim z kimś bliskim, w kontakcie jeden na jeden przegadywać sobie różne... Potrzebujesz no, się spra sprawdzić czasami, czy dobrze myślisz? Nie, czy... tak chyba nie. Wiesz, podzielić nie? się. Podzielić, podzielić się, się okay. tak. żeby ktoś... Potrzebuję chyba zostać wy wy wysłuchana. To chyba, chyba o to okay. chodzi. Czyli lubisz tak. się wygadać po prostu. Chyba tak. Fajnie. Chyba tak. To dobrze, że tu jesteś, Karolina. Lubię rozmawiać na tematy, które są mi tak jakby bliskie, a tak. fotografia i bieganie są mi bliskie, także tak. To, to, to no i to jedno i drugie że... robisz świetnie. Niedawno rozmawiałem z Piotrem Leszakiem, który mówi, że w ogóle świetnie się z tobą pracuje i planuje wspólne zdjęcia na tych samych zawodach. Mówiliśmy akurat o Łemkowynie, bo tam 150 km trzeba pokryć. Jak ty podchodzisz do planowania zdjęć podczas zawodów w ogóle? Co jest dla ciebie ważne? Gdzie ty lubisz być? Czy lubisz być na szerokich przestrzeniach, czy lubisz być na mecie. Co ty lubisz, jak podchodzisz do planowania? Planowanie jest bardzo ważną częścią mojej pracy. I właśnie ta praca dzieli się na takie trzy obszary: właśnie planowanie, później działanie w terenie i później to, co się dzieje już po powrocie do domu, tak? czyli praca przy materiale, który, który uda się zebrać. No właśnie, podczas podróży. I to planowanie zajmuje dużo czasu, ale sprawia mi ogromną radość, bo lubię być przygotowana. Wiesz, ja, to jest też takie zacięcie geografa. Mhm. Lubię się z mapami i z orientowaniem się w terenie, także szukanie tutaj różnych wariantów, sprawdzanie godzin startu, mhm. tempa przemieszczania się zawodników, w jakim czasie, w, w którym miejscu mogą pojawić się na trasie, porównywanie międzyczasów powiedzmy z poprzednich edycji, mhm. e, sprawdzanie dojazdów, tak? czy trasa jest przecinana drogami dojazdowymi do czy nie, czy mam się tam dostać na nogach, ile mi zajmie dojście do danego miejsca, tak, jeżeli znam już na przykład jakieś miejsce, to może mam jakieś takie podejście, że może warto tam wrócić, tak, jeżeli y, trasa jest tak długa, jak właśnie ta w Beskidzie Niskim na zawodach na, y, na Łemkowynie, to jest się tam już, y, no chyba w tym roku siódmy raz byłam z aparatem, to też jest taka potrzeba, żeby może może jeszcze nie gdzieś nie było, może, może, tak. może jest jeszcze coś do odkrycia i ja uważam, że podczas nadal jest jeszcze tam sporo do odkrycia, więc tak jakby na to wszystko nakłada się już nakładają się już plany z poprzednich lat. Jest właśnie to planowanie, no to jest taka zasadnicza część mojej pracy przed wyjazdem i rozkładanie map, wgrywanie traków. Hmm. Ale właśnie nosisz ze sobą fizyczne mapy na, co, na sta Staram się mieć mapę taką, mm -hmm. tak, tak, staram, staram się mieć, yy, ale często też korzystam właśnie z takich podkładów topograficznych, które są wgrane do telefonu, włączam mm -hmm. lokalizację i i po prostu mogę sprawnie sprawdzić, w którym miejscu aktualnie jestem. To się w kilku momentach bardzo, bardzo przydało. Jak będzie okazja jeszcze, to, to może wrócę do jakiejś takiej jednej sytuacji, która, która no w, w danym momencie nie była dla mnie śmieszna, ale, ale teraz się do niej uśmiecham. Yy, więc tak, planowanie, i wiesz co, dużo też zależy od pory dnia. Od pory roku mniej więcej tak no tutaj no tak du, du, długość dnia ma znaczenie. Czasami nastawiam się na bardziej na zdjęcia na ujęcia nocne. I tutaj to jest, uważam, że zdjęcia nocne to jest, to jest jeszcze taki obszar do, do eksploracji. To jest, to jest, tak mnie przyciąga. Tak, ty lubisz noc? Lubię noc, ale okay. powiem ci, tak jak ją lubię, tak też czuję taki respekt, wiesz, mm -hmm. do, do przebywania, w takiej samotności właśnie w nocy. Także okay. myślę, że to też jest, wiesz, to jest takie właśnie przyciągające, że, że, że przyciągają mi właśnie te kadry nocne. I pomysł, szukanie pomysłu na kadr nocny, odpowiednie doświetlenie zawodnika, ale też i zmierzenie się z takimi jakimiś wewnętrznymi strachami, takimi właśnie, że trzeba dotrzeć w, często samotności właśnie no, na szlak. I, i y, 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 no tutaj też mam, mam, mam trochę doświadczeń, takich, w których wychodziłam z tej strefy komfortu. Wracając jeszcze właśnie do, tych, do tego planowania mhm. i co jest dla mnie ważne, czy szerokie, jakieś przestrzenie, czy. Lubię wiesz co, różnicować materiał. Ja już wracając z danego biegu do domu. Ja już wiem, znaczy ja czuję, czy po prostu, czy zrealizowałam jakiś taki swój pomysł i czy ten materiał zaspokaja moje takie potrzeby. I tą potrzebą często jest właśnie ta, taka różnorodność. Żeby te kadry były różnorodne z różnych miejsc. Trochę to z czasem się zmieniło. Bywały takie wyjazdy, tak, podczas których próbowałam łapać kilka srok za ogon. Zbyt dużo miejsc chciałam odwiedzić. Natomiast z doświadczeniem Zorientowałam się, że czasami lepiej jest zrobić mniej, to znaczy odwiedzić mniej miejsc, a skupić się bardziej na tych, które już wybrałam. Nadal jest to ta właśnie ta ważna jest dla mnie ta różnorodność, tylko nie podchodzę do tego już w taki w tak chaotyczny sposób, jak na początku. Znaczy, wydaje mi się, że od początku to, to przygotowanie było dla mnie ważne, natomiast ja próbowałam do tego planu wrzucić więcej rzeczy. Tak. Dużo lokacji, tak po prostu. dużo lokacji. Natomiast doświadczenie podpowiedziało mi, że, że, no, że tutaj to musi być mocniej przemyślane. Mhm. Czyli na czym polega ta głębsza praca nad szukaniem innych kątów w, w blisko tych samych miejsc czy kolorów, um, właśnie czy pory dnia? Wiesz co, to, 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 to często jest tak, że po prostu szukanie innych miejsc. Mhm. Czy, czy na przykład jakichś kontekstów, które mogą się znaleźć na zdjęciu, jakichś elementów, które są charakterystyczne dla danej trasy, tak? Mhm. Czy to będzie, nie wiem, fragment jakiegoś stromego zbiegu, czy podejścia, który jest charakterystyczny dla, dla, dla danego biegu, mhm. tak? Tak jak chociażby kozie żebro na, na trasie Łemkowyny, tak? Czy to będzie no, jakiś element architektoniczny, który no, też w przypadku Łękowyny, no to są różnego rodzaju jakieś cerkiewki, tak? Czy jakieś krzyże przydrożone. Można i tak dalej. Więc można się skupić na jakimś elemencie. Tylko że no dobrze jest po prostu wiedzieć, że ten element tam jest. Czyli ten no tak. rekonesans przed jest biegiem jest ważny. I myślę, że przez te lata po prostu też no, łatwiej się pracuje już w tym momencie, odwiedzając po raz kolejny dane miejsce, bo po prostu no, wiemy, czego się spodziewać. Ale trudniejsze jest też to, bo mamy potrzebę zrobienia czegoś innego, mhm. czegoś odmiennego w porównaniu do, do, wcześniej, do, do, do wcześniejszych wizyt. Ale tak wyczuwam z tego, co mówisz, że ty masz troszeczkę taką duszę dokumentalistki i, ty, i też pamiętając twoje zdjęcia, powiedz, czy to jest prawda, że ty lubisz robić tak zdjęcia, żeby od razu było wiadomo, skąd one są, gdzie były robione, w sensie, żeby to nie, nie była sztuka dla sztuki, tylko, żeby to było właśnie w jakiś sposób udokumentowanie miejsca i czasu, i żeby to było można było niemalże potem po 100 latach wykopać i powiedzieć, o tak wyglądała dana cerkiewka, czy tak wygląda podejście pod kozie żebro, czy wyglądało 100 lat wcześniej. No, ciekawe, Coś w tym jest? ciekawe, właśnie, ciekawe to, co mówisz, bo faktycznie tak jest, mhm. wiesz, takie dokumentowanie. Ja już użyłam tego słowa na początku. Tak. I wiesz, to, to też wynika chyba po prostu z, z mojej natury, bo mm, nie wiem, czy ty kojarzysz takie badanie, test Galupa. Tak, oczywiście. I Robiłaś ci, sobie? Tak, robiłam w 2020 roku hmm. i na bazie tej wiedzy którą pozyskałam właśnie z, tych z wyników tego testu. Chociaż no tutaj mówi się, że to nie jest test. Po prostu to jest badanie psychometryczne. tak, Bardziej niż, niż test, bo nie ma wyniku pozytywnego, negatywnego. Masz po prostu tak. jakąś informację zwrotną, którą możesz później wykorzystać. Tak? I talent, to jest, znaczy tak, test Galupa pozwala na pozyskanie informacji na temat talentów, które yy, określają sposób twojego działania, myślenia, odczuwania. Tak? Czyli talent to nie jest... Yy, to, um, czym się zajmujesz, co robisz, tylko w jaki sposób to robisz. Czyli jakieś takie predyspozycje, których często używasz do, no właśnie do, do, do pracy, do, do, do wykonywania jakichś swoich obowiązków, w ogóle do życia. To nie musi być na gruncie zawodowym. W top 5 moich wyników jest dyscyplina. Mhm. I słuchaj, ta dyscyplina to jest bazowanie na strukturze, na jakimś schemacie. Jest też odpowiedzialność, i to jest takie kombo. To jak ja. Jak ja poznałam te wyniki, to po prostu. Uśmiałaś się. <laughs> tak, ale wiesz co, ja mocno korzystam powiem ci, wiesz co, z wyników mm -hmm. tego, tego testu, bo y, zrobiłam go tak jakby w, w tej pełnej wersji, i uważam, że to jest ogromne pole do, do pracy nad sobą i do, do takiego rozwoju osobistego. W ogóle takie tematy mnie mocno przyciągają, ale tak, ale pytałeś o coś innego, a ja troszeczkę nie, nie, ale to robię taką pięknie, dygresję. To bardzo pięknie. Także słuchaj, także ja chyba po prostu tak jakby za tymi zdjęciami, dokumentowaniem, zaspokajam to. Trochę tak, jakby tą swoją taką dyscyplinę, tak? tak. potrzebę porządkowania tak? I, Ale też służenia, bo to jest trochę tak, że ty nie robisz tego dla własnej satysfakcji, że o, zrobiłam piękny kadr z cudownymi kolorami, tylko jednak właśnie te twoje zdjęcia można, można niemalże, wiesz, wyczytać z nich historię terenu, na którym zostały robione, i to jest piękne. No. To, to może się wpisuje tak jakby w potrzeby y, organizatora danych, danych mhm. zawodów, albo biegaczy, którzy, którzy czekają na te zdjęcia. No może tak jest, wiesz, to, to, jest, to, jest, to jest dobre pytanie, bo jakie są potrzeby organizatora, tak, który. który y... No, zamawia taką usługę, tak? Tak. wykonania takiego reportażu, czy udokumentowania takich zawodów, czy, 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 czy biegaczy, którzy, którzy później korzystają z tych zdjęć. I myślę, że tutaj wachlarz tych odpowiedzi był, był bardzo tak. szeroki. Tak? Ale, ty, Ale rzeczywiście od strony organizatora padają czasem konkretne briefy w twoją stronę? Tak, czasami tak. I jak ja one pytam zasz, na ja, ja, ja pytam, wiesz, to zależy od, od zawodów, od organizatora często po prostu w mailu dostaję informacje jeżeli są krót, krótsze zawody to dostaję taki brief godzinowy tak mhm. w jakich godzinach po prostu jakie wydarzenia tak jakby będą miały miejsce czy na przykład biegi dla dzieci czy biegi dla dorosłych tak że potrzebujemy na przykład jakąś reprezentację zdjęć z takiego i takiego tematu w takim w takim czasie proszę się skupić na powiedzmy na jakimś tam brandingu tak ale mm, Tutaj takich konkretów zazwyczaj jest, zazwyczaj jest niewiele. Zazwyczaj mam taką swobodę w podejściu do tematu, ale wiesz, to jest też tak, że już z czasem wiem, czego po prostu organizator tak potrzebuje. To się chyba dzieje naturalnie. Po prostu. Jeżeli nie zdarzyło mi się chyba. Abym dostała jakiś taki feedback, że to nie to, że, mhm. że, że brakuje na przykład ujęć z jakiegoś tam zakresu albo. Mhm. Tak, tutaj w tym naszym środowisku no, mocno, mocno doceniam to, że mogę pracować w większości na własnych warunkach. To takie indywidualne podejście do tematu, no i jest preferowane mhm. w tym naszym środowisku. No i muszę powiedzieć, że wiesz, wziąłem udział w kilku zagranicznych biegach. Uważam, że to, co my mamy na polskich biegach, czyli materiały, które się pokazują od fotografów od ciebie i od, i od innych, to jest po prostu wiesz. To jest klasa sama w sobie. Jakby bardzo wiele innych, poważnych imprez. Nie jest w stanie dowiedzieć czegoś takiego. Do tego stopnia wiesz, że byłem na jednym biegu, gdzie facet po prostu <laughs> siedział. Tutaj smsował z żoną albo sprawdzał Instagrama. A tu miał oparty aparat, wiesz, na, na łokciu i robił tak, jak przybiegał, wiesz, biegacz. Jeszcze <laughs> no, no, mrok, no. Mrok, także szacunek dla Ciebie i dla innych, bo robicie wspaniałą robotę. Zawsze wiesz, w waszej pracy fascynuje mnie to, że wy bardzo dużo czasu spędzacie właśnie gdzieś. Docieracie na jakąś lokację, czekacie na biegaczy. Myślę, że bardzo dużo czasu spędzacie też w jednym miejscu, czekając na odpowiednią chwilę albo szukając odpowiedniego konta. Co ty. Czujesz, jak się, nie wiem, zaszyjesz gdzieś w jakichś krzakach, usiądziesz i czekasz na, na pierwszą osobę, która, która przybędzie. O czym, o czym wtedy myślisz, jak, jak Ty do tego podchodzisz? Czy starasz się, nie wiem, nie siedzieć za długo, nie czekać za bardzo? Jak Ty do tego podchodzisz w ogóle? Jak docierasz na lokację? To, to, to jest. To jest tak, że w tej pracy bardzo no. podoba mi się to, że przeplatają się momenty mm, takiej mocnej aktywności, momenty takich zrywów, ja to nazywam taki, takimi momentami gonitwy za, za akcją, za ujęciem po prostu jesteś w biegu i dostosowujesz się do tak jakby i mentalnie i też i swoim krokiem, tak? czyli fizycznie do, do tempa danych, danych zawodów. To jest to taka aktywna część tej pracy, ale te momenty przeplatają się z momentami spokoju. Właśnie muszę dotrzeć w jakieś miejsce muszę poczekać i to jest można powiedzieć często pół na pół tak mhm. i to, to są po prostu na, na, to, to, tak wygląda ta praca I, tak. i ja ogromnie doceniam właśnie to, że mam okazję doświadczać jednych momentów i drugich momentów, bo nie wyobrażam sobie tej pracy tylko i wyłącznie od takiej strony presji, czyli mhm. gonitwy za, za, za ujęciami, za, za efektem. tak? Mhm. To, to musisz mieć czas na, na zastanowienie się tak. nad nad przejściem, przejechaniem w dane miejsce. I ja mocno korzystam z tych chwil. To, 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 to już tak naturalnie po prostu wychodzi, że, że ja już nawet chyba się nad tym nie zastanawiam, ale jak pytasz o to, to tak właśnie. Tych, myślę, że, 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 że po prostu jestem w tym momencie tak jakby w stanie tak mocno to docenić. Właśnie, mhm. że To jest taka praca, która, która bazuje na takich momentach właśnie mocnej akcji, ale też momentach spokoju. Zatrzymania. Tak, zatrzymania. Mhm. Jak długo potrafisz siedzieć w jednym miejscu i czekać? Nie I za robić. długo, wiesz, bo to jest. No tak, to nie za długo, wiesz, bo. Tutaj też jeszcze wkracza mój po prostu taki temperament cały na biało, że po prostu no, pójdźmy z 50 metrów dalej, może tam będzie lepszy, tak. lepsze miejsce. I ja faktycznie często idę i sprawdzam, a później wracam. I ja już jestem hmm. wtedy spokojniejsza, bo lubię, ja sprawdziłam. Tak, tak. Ja i lubię też być dużo wcześniej. Na przykład lubię wychodzić przed, przed czasem, który zakładam będzie najbardziej optymalny hmm. do tego, żeby zdążyć gdzieś. Ja lubię być wcześniej. I raz mi się to bardzo przydało. Ja no myślę, że mogę opowiedzieć taką historię. No, wiem, wiem. To najbardziej wieczna edycja ZUKA 2019. 19. 19. Tak, Ta, 2009. 20 tak, kilometrowa. tak, 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 tak. 20-kilometrowa. Na kilka dni przed zawodami zaplanowałam, że będę spała w schronisku odrodzenie. No, też okazało się, że to jest, to jest dobry, dobry plan, bo Meta znajdowała się w tym schronisku. Więc ja od początku właściwie no, już byłam na trasie. Tak? Wyszłam sobie dużo wcześniej przed, przed startem i dobrze, że zrobiłam taki zapas czasowy, bo ta edycja miała jeszcze taki zapasowy wariant, który um, zakładał metę w Karpaczu. Um, tylko, że tak jakby ta trasa prowadziła, yy, no, schodziła z grani. I prowadziła z przełęczy karkonoskiej do przesieki niebieskim szlakiem i później do Karpacza, przez taką część leśną. Ale park nie wydał zgody na przeprowadzenie zawodów tę częścią trasy tymi szlakami, z racji tego, że było zagrożenie łamania drzew z racji mhm. silnego wiatru. I ta trasa, ten fragment właśnie zejścia z grani był już oznaczony żółtymi taśmami. Znaczy, ta, ta informacja jakoś tak do mnie dotarła jednym uchem, drugim uchem wyleciała, mhm. także, że, że jest tak, jakby tutaj to oznaczone. Ale skupiłam się po prostu już później na tym dystansie 20 kilometrów do odrodzenia, tak? Wyszłam z odrodzenia i szłam pod prąd tymi żółtymi taśmami. I słuchaj, zeszłam prawie do przesieki, orientując się. Znaczy, nie no, powiedzmy, no, w połowie drogi byłam, tak? Ale w pewnym momencie zorientowałam się, że. Tutaj to nie, nie jest spotkam biegaczy, biegaczy. tak, tak. Słuchaj, ale to jest tak, biegłam tam cztery razy wcześniej, znałam tak. trasę, tak. wiedziałam, że tak, tak sobie myślę, no, był fragment lasu, ale aż tyle lasu, dobra, zaraz <laughs> będzie otwarta przestrzeń. Jedno, spotkałam rodziców Tomka, którzy szli tak do, do, do odrodzenia, zrobiłam nawet jeszcze zdjęcie, idę dalej. Wiesz, tutaj tak, no, tak, 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 tracę tak wysokość, tak, takie zejście. no Zaraz na pewno się wypłaszczy, będzie w górę. Słuchaj, wszystko po prostu. Miałam tak, klapki na oczach po prostu, mm -hmm. tak? Widziałam mm -hmm. te żółte taśmy. Tak. I w pewnym momencie zorientowałam się, jaki wariant przyjęłam. Słuchaj, to było najbardziej parszywe uczucie, no ja. jakiego doświadczyłam podczas swojej kilkuletniej pracy z aparatem. Nie do, nie do powtórzenia. Absolutnie nie chcę w ogóle. Yy, do, nie, nie chciałam, żeby mnie coś takiego spotkało. Nikomu tego nie życzę. Mm -hmm. Ale wiesz co, zebrałam się w sobie. Miałam pięć warstw na sobie. Zebra... Zdjęłam z trzy, tak? I po prostu. Biec Zaczęłam biec. biec. Tylko, że z tego stresu ja po mm. prostu czułam, że moje nogi są jak z waty. Mm -hmm. Ale to były pierwsze, powiedzmy, minuty. Ogarnęłam się, tak? I, i zdążyłam. Słuchaj, zdążyłam. Ja miałam taki plan, słuchaj, na ten dzień, że przy niewielkiej widzialności, a faktycznie wtedy tak było, będę się kręciła wokół śląskich i czeskich kamieni. Po prostu to był sposób na wypełnienie kadru, tak? Mm -hmm. Żeby to nie było tylko mleko, tak? Tylko tak. po prostu też od czasu do czasu pojawi się tam gdzieś jakaś właśnie jakiś forma, kontekst. jakiś tak, tak. I to, był właśnie, i, i, I to był dobry pomysł na ten dzień. Mm -hmm. Ja zdążyłam i powiem ci, że te emocje po prostu mnie tak rozgrzały, po prostu byłam tak mocno y, skupiona na tej pracy. Ja tak bardzo chciałam, wiesz, sobie Jakoś tak zrekompensować, wiesz, to, co się wydarzyło, że się popłakałam z radości, słuchaj, wiesz też, ja po prostu, leciały mi łzy, wiesz, że tak dotarłam do tych śląskich i czeskich kamieni, do, 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 do śląskich kamieni. I powiem ci, że byłam tak wzruszona tym, że ja po prostu zrealizowałam ten swój plan, że ja tam jestem, że ci biegacze biegną, to nic że wieje, słuchaj, w takich warunkach chyba nigdy nie robiłam zdjęć. Yy, nie mogłam nawet czasami utrzymać po prostu pozycji pianowej tak mocno wiało, bo pierwszego ła Michał rajca wiek pierwszy, tak. on trzeci raz wtedy wygrał zuka, wyłonił mi się za petrowej ja jeszcze Byłam wtedy właśnie tutaj troszeczkę wcześniej przed, na, na, na trasie. Ja podniosłam aparat, wykonałam kadr, ale nie wiedziałam zupełnie, co to będzie za kadr, bo po prostu no, no, nie, nie byłam w stanie utrzymać właściwie takiej pozycji mocnej tak na nogach. Piękne, słuchaj, czy te łzy, jak ci leciały, to ci zamarzały od razu na policzkach? Czy... <laughs> bo wtedy to było. Tego, t, tego nie pamiętam, <laughs> ale. Słuchaj, to, to... Emocje duże. Emocje w ogóle, ta uh -huh. mieszanka, wiesz, związana w ogóle z warunkami atmosferycznymi. Tak, tak. Słuchaj, to ja w ogóle, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, o, 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 o prognozy pogody, to ja... Ja jestem po prostu czasami nie... To się rozsada od środka, wiesz? wiesz. Zdjęcia są moją ogromną pasją. Bieganie też bardzo lubię, ale w ogóle sprawy związane z meteorologią, to ja czasami jestem tak nakręcona tym, co się dzieje i wtedy działo się właściwie tyle, że... Ja też to jeszcze pamiętam, wiesz, to, to przeplatanie się po prostu różnych, różnych, różnych takich spraw, które wywołują emocje. Więc tak, ja, ja przestałam wtedy panować nad tymi emocjami, chociaż może nie, do, może nie na tyle, żeby nie wykonać swojej pracy, bo ja, wiesz, to, to wiedziałam, że ja mam zrobić swoją pracę. I wiesz, i to, 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 było jedne z, to było chyba jedno z ciekawszych doświadczeń w ogóle w mojej historii fotografowania na zawodach, i dobrze to wspominam. Fajnie, że wspominałaś o warunkach atmosferycznych, bo myślę, że to jest absolutnie nierozerwalne. Twoja praca, fotografa z Twoim doświadczeniem, że Ty wiesz, że na przykład z którejś z strony góry. Będą lepsze warunki fotograficzne, albo gdzieś za jakimś lasem będzie ciekawie, albo w jakiejś dolinie, albo na szczycie. Jak tutaj w Twojej pracy jedno z drugim współgra? Myślę, że, że pomaga, i, i faktycznie w taki bardziej świadomy sposób jestem w stanie ją uwzględnić ale hmm, chyba najważniejsze tu jest jednak doświadczenie właśnie w pracy, te, 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 w pracy w takim środowisku i gdybyś rozmawiał z, z innym fotografem z tego środowiska, myślę, że, że, że odpowiedź byłaby podobna. To znaczy, że zwracamy po prostu uwagę na te, na te kwestie i mocno je uwzględniamy, tak myślę. No, mogę powiedzieć tak jakby tutaj od swojej strony, ale tak jak też często rozmawiam z fotografami, bo, bo jesteśmy w kontakcie. To jest takie środowisko dosyć takie, bym powiedziała, Kameralne i my jesteśmy, my jesteśmy w jakichś kontaktach takich mm. czy, czy podczas zawodów, czy też czasami, po, poza zawodami, to wiem, że, że no. Zobywanie kolejnych doświadczeń na kolejnych zawodach już po prostu nas jakoś tak kierunkuje i, i się to uwzględnia. Kiedyś nawet też jeszcze śmialiśmy się, że, że, mo że można byłoby zorganizować właśnie takie zawody pod kątem wskazówek, które będą udzielane przez fotografów. tak? Ustalimy, ułożymy jakąś trasę, która no, będzie zakładała no, przebywanie zawodników w, w jakichś ciekawych miejscach, przy ciekawym świetle, tak? od tej strony, od takiej strony, w tej części doliny i tak dalej. Mhm. No, światło ma znaczenie, tak? I zgranie tego światła pory dnia z. Trasą zawodów. Mhm. To też taki, taki przypadek, właśnie zawodów Baran Trail Race. Michał Loska uwzględnił moją i Piotrka Oleszaka sugestię dotyczącą przesunięcia startu o jedną godzinę wcześniej, tak aby biegacze mogli znaleźć się w okolicach szczytu Baranie Góry w lepszej porze, jeżeli chodzi o światło. Także mhm. Michał Fajnie. uwzględnił taką naszą sugestię. Wiesz, tak, tak trochę śmialiśmy się przy tym, że a, że może, słuchaj, taki pomysł, ale on naprawdę do tego potrzecił to. Tak, no, sam to. jest fotografem, tak, więc tak pewnie tak, dlatego. Tak. Więc y, no, to, to, to ma znaczenie, no, a a propos właśnie tych naszych pomysłów, to, to kilka dobrych lat temu właśnie I, i z Krzyśkiem Zaniewskim i z Piotrkiem Dymusem właśnie tak sobie właśnie opowiadaliśmy, że no, gdyby tam zorganizować właśnie takie zawody, które no, wyciągają z, z, z danego miejsca po prostu maksimum, jeżeli chodzi o, o mhm. warunki właśnie takie m, do robienia zdjęć, tak? Pod kątem światła i pory dnia. Ale powiedzmy czy jak stoisz, nie wiem, na jakiejś otwartej przestrzeni, na Połoninie Caryńskiej i widzisz jak te warstwy chmur tam się przecinają na różnych poziomach i tak dalej, to dociera do ciebie trochę taka, docierają do ciebie takie myśli związane z, właśnie z pracą, z... z z swoją wiedzą na temat klimatu i to mówisz, wow, ale super zjawisko. Zdecydowa Masz coś takiego? Zdecydowanie tak. Aha. Zdecydowanie tak i uważam, że, że to, to, się, to się chyba nigdy nie zmieni. Mhm. Ja, tak jak jeżeli chodzi o, o robienie zdjęć, o kadrowanie, ja mogę przestać robić zdjęcia, tak, ale ja wiem, że tak po, od strony zawodowej, ale wiem, że te zdjęcia po prostu zawsze będą mi towarzyszyły, bieganie myślę, że też. I te kwestie meteorologiczne, no są żywe po prostu tak. dzień dzień. Ja właściwie zaczynam dzień od sprawdzenia obrazów satelitarnych, danych radarowych, zerkam też na prognozę pogody. Styczeń był tak ciekawym pod względem synoptycznym, pogodowym miesiącem, że tutaj już się mówi, że tam w połowie stycznia tutaj te, te, te burze i, i oddziaływanie właśnie tego aktywnego chłodnego frontu jest jednym z najciekawszych, no, że będzie najciekawszym zjawiskiem w 2022 roku a rok się dopiero zaczął. Także uh -huh. emocjonuję się tymi wydarzeniami. Mm. I wiesz co, to jest też tak, że jeżeli korzystam z, z właśnie z informacji z mediach społecznościowych, to moje algorytmy są po prostu już, wiesz, już mi podpowiadają tyle tematów związanych właśnie z meteorologią, uh -huh. że ja po prostu, ja no, no, nie, no, nie mam siły inaczej. I, tak, je, je, po <laughs> prostu jestem w tym na co dzień. Powiedz mi trochę więcej o nocy, bo to mnie bardzo zainteresowało. Co? W Czemu ta noc ciebie tak fascynuje i czego poszukujesz w tym nocnym świetle? To znaczy, tak. Nie udało mi się do tej pory jeszcze wykonać dobrego kadru nocnego, takiego biegowego z zawodów. I cały czas to jest takie niespełnione marzenie. Nie ma zbyt wielu zawodów, które zahaczają taką porę nocną, więc tutaj tak jakby pole do eksploracji też jest dosyć ograniczone. Ta, ta liczba tych zdjęć nocnych, tych kadrów nocnych w ogóle z, z tego naszego podwórka też jest, też jest ograniczona. Tak? I po prostu jest mało okazji do wykonywania takich kadrów, ale też to jest trudny tak jakby obszar do, 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 do realizowania, bo no bo musi się spleść kilka czynników, aby to zdjęcie wyszło. Jakie na przykład? No tutaj tak jakby praca sprzętu w warunkach właśnie takiego ograniczonego światła, łapanie ostrości. Tak? Tak. Znaczy tak, jasne obiektywy to, 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 to swoją drogą, ale um, tak, bo tutaj jest jeszcze taki podział, tak? Na pracę z kadrem. Um, który ma być doświetlony światłem takim dodatkowym zewnętrznym albo praca z, w warunkach światła zastanego. Tak? można naprawdę wykonać kapitalne zdjęcie nie używając żadnej lampy po prostu tak zamykając w kadrze jakieś niedoświetlenie. wiesz i praca z takim niedoświetleniem to, to, to jest, to jest takie, takie łapanie bardzo nieuchwytnego wiesz i nie udało mi się tego jeszcze złapać, a bardzo mi się podobają takie kadry, wiesz. Właśnie tak jak w oderwaniu jeszcze od światła zewnętrznego, tego sztucznego, tak, z, lamp, z, lamp, z, lamp, z lampy błyskowej, tak, czy mhm. to właśnie z zewnątrz, to właśnie te kadry w świetle zastanym, które są y, to wyciąganie jasności z ciemności. Ja wiesz co, w tym roku w październiku pojechałam na, na Łemkowinę z takim planem, że spróbuję podziałać z, z lampą, ale spróbuję też poszukać jasności w tej ciemności, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ale żeby nie używać lampy, i żeby wydobyć światło lecz, tak. Mhm. I to jest bardzo trudne też. Mhm. Tutaj faktycznie się przydają jasne, jasne obiektywy, sprzęt, który pozwala na pracę przy wysokim ISO. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o lampy, to, no to tutaj wyzwalanie tej lampy, tak, przy złapaniu punktu ostrości też, mhm. no, to jest, często jest łapanie tej ostrości na czołówkę, to nie zawsze się sprawdza. Dobrze jest na przykład doświetlić ten biegacza tak dodatkowym światłem, powiedzmy na przykład LED-owym, który pozwoli, poz, które pozwoli nam wyzwolenie migawki. Także no jest, jest, jest mnóstwo sposobów na to. Trzeba je przetestować. Mhm. I to właśnie to testowanie jest chyba takim polem, na którym chciałabym podziałać yy, szerzej. Także, A czy, być. żeby się spełnić w tych zdjęciach nocnych, yy, Ty potrzebujesz biegaczy? Czy cały czas mówimy tutaj o zdjęciach z zawodów, czy, czy też czasem po prostu chodzisz sobie w góry po, po, porobić fotel? Słuchaj, to jest, to, jest, to jest temat, który <laughs> uśmiecham się tak szeroko, bo, bo mój mąż właśnie często mówi mi: Słuchaj. Wybierzemy się do lasu w całkowitą ciemność i będziemy ćwiczyć z tym. Ja będę biegał, ty będziesz doświetlała, będziemy sobie, będziesz, będziesz sobie kombinowała, wiesz, i to tak, to jest właśnie to, 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 to takie pytanie z takiego pogranicza um, przygotowywania się, testowania, a ja um, zamiast to zrobić. To często testuję na zawodach, wiesz? Mm -hmm. I, i to, to jest do zmiany. Na pewno do zmiany, wiesz? I, i może wtedy uda mi się po prostu wypracować w y, jakiś sposób, coś odkryję i zastosuję mm -hmm. to później po prostu w terenie. Więc mm -hmm. ja najczęściej testuję na zawodach. Mm -hmm. Okej, okay, okay, fajnie. Opowiedz, Karolina, co jest w Twoim plecaku, jak wędrujesz? Czy są tam jakieś dziwne, niespotykane rzeczy, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że je masz? Czy to jest po prostu zwykły zestaw trekkingowy plus aparaty? Myślę, że tak. Zwykły zestaw trekkingowy plus aparaty. Plus jakieś narzędzia, typu jakiś śrubokręt, nożyczki, kawałek folii, taśma izolacyjna. Także. Okej. Okay. Takie, standard, takie standardowe, jakieś potrzebne yy, dodatkowe po prostu sprzęty, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. A na czym siadasz, na przykład, jak masz nie wiem, świeżą trawę, mokrą trawę i, albo jakąś ziemię? No, nosisz ze sobą jakąś karimatę? Albo... Nie, 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 ża żadnej karimaty. Ja właściwie nie siadam. <laughs> nie, no nie, no, nie bo... wiem, bo, no, ty cały czas siedzisz przez jakimś kamieniem albo za jakimś nie. krzakiem, wychodzisz w najmniej oczekiwanym momencie. No. Słuchaj, to jest tak. To, 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 to jest już tak dla mnie oczywiste, co ja pakuję do tego sprzętu, że. że ciężko że, ci znaczy to do tego plecaka, że, że tak, że ciężko mi teraz tak jakby wybrać coś takiego ciekawego w, te, w, te, w, te, w, te, w A tym zakresie. O ale, tak, mapy, mapy, tak, zdecydowanie mapy że, że masz jakąś historię związaną z, z mapami albo opowiedziałaś e, coś takiego. No to właśnie to jest. Tak, no to właśnie to jest ta orientacja w terenie no. w, podczas Zuka. Ach, to tak, było to jest to, tak. Słuchaj, była taka, znaczy wiesz, tutaj, tak. oprócz tych taśm, ta mgła jeszcze tutaj miała znaczenie. No, Także, wiesz, ja wiesz, znajomość trasy tutaj była naprawdę ogromna po mojej stronie, ale zawiodły inne sprawy. Tak, to to, lubię być przygotowana, wiesz, co, z, z, z przebiegu trasy. To znaczy, mm -hmm. taką tworzę sobie taką mapę w głowie, wiesz, i mniej więcej takiego próbuję sobie odtworzyć... W głowie, na którym kilometrze mogą być zawodnicy, która część stawki, tak? Ci, ci, ci tak jakby z, z, z pierwszej części, z, z końca stawki, to też ma ogromne dla mnie znaczenie. W jakim wymiarze czasu się to może zmieścić, danej części trasy, w którym miejscu można po prostu skrócić sobie mhm. trasę, odwiedzać. Zdążyć na metę, na przykład. Tak, tak zdążyć na metę. Tutaj mhm. też o tej, o tej mecie wspominałeś. Widzisz, tak. że najczęściej fotografuję w plenerze. Ale mam też kilka fajnych takich doświadczeń, które otworzyły mnie na fotografowanie na mecie, bo ja się otworzyłam na to przez przypadek, tak, bo podczas biegu ultra granią Tatr miałam za zadanie z... Kupienie się na tym, co się dzieje na mecie. Na starcie, na pierwszym punkcie odżywczym, bo czas na to pozwalał, ale zasadnicza część mojej pracy miała miejsce na, na, na mecie, zarówno w tym roku, jak i dwa lata temu. I ja stwierdziłam, że, że nie brakowało mi tych przestrzeni tatrzańskich, a tego się obawiałam, że właśnie że będę tęskniła, wiesz, za, za tymi plenerami. Bo raz miałam okazję fotografować w tatrach, to przy okazji innych zawodów. Natomiast no, grań się też marzyła od strony właśnie takich ujęć plenerowych. A się okazało, że, że, że jest tyle różnych emocji, które można zatrzymać w kadrze właśnie na dole. Że, że no byłam, byłam tym zaskoczona. Znaczy, po, zaskoczona od strony podejścia do swojej pracy. Że tak. nie brakowało mi właśnie tego, tego wyjścia w teren. Tak, no, jakby no, no. wartość się znajduje gdzieś indziej, nie, nie, właśnie nie w plenerze, tylko w emocjach ludzi, prawda? Wtedy? Wiesz, bo tak naprawdę ta fotografia to jest takie połączenie właśnie akcji i emocji. I, mhm. z tym, że ta akcja w przypadku fotografii trailowej, to jest taki bardziej taki nacisk na plener. Często tam się nie dzieje, niewiele nie dzieje. Strony akcji, jeżeli ujmujesz biegacza na tle właśnie jakiegoś krajobrazu. Jeżeli są to krótkie biegi, to, to faktycznie z tej akcji jesteśmy, więcej, jesteśmy w stanie więcej, tak jakby wyciągnąć, czy, 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 czy w szerszym wymiarze ją pokazać. Natomiast mhm. ja sobie tak to dzielę, właśnie, że akcja równa się plener i emocje. I fajnie jest równoważyć to w swojej mhm. pracy. U mnie ten ciężar idzie w stronę pleneru, tak, mhm. ale. Mm, no. A zdarza ci się czasem zrobić zbliżenia w plenerze? Mało jest takich ujęć. I, i wiem, że, że. Znaczy, czuję wewnętrzną potrzebę od jakiegoś czasu przebudowania tego podejścia. To, to, to ja już sobie tam od czasu do czasu rozmawiam ze sobą, wiesz, bo w tym temacie i faktycznie jest skupienie się na, na przestrzeni. Ja to sobie tak mówię, że takie kontekstowanie biegacza właśnie z przestrzenią, z jakimiś elementami, które, które tworzą, tworzą krajobraz. A mało jest właśnie takich ujęć łapiących szczegóły. Tutaj wiesz co, też jeszcze w to wszystko wpisuje się też tak jakby formuła zawodów, bo, czy, 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 czy dystanse, bo inaczej pracuje się na krótszych zawodach, na krótszych trasach, kiedy akcja dzieje się bardzo szybko, a inaczej pracuje się na biegach ultra. I to jest, to jest taki inny worek, do, worek innych doświadczeń. I ja ogromnie doceniam to, że miałam możliwość Spróbowania swoich sił na poligonie, jakim była Monte Cazura, tutaj w Warszawie, wiesz? Od, to, to jest cykl biegów na górce, na Kazurze w Warszawie, na Ursynowie. Ja od 2016 fotografowałam te zawody właściwie bez przerwy. I to będzie 20, może takich biegów, mm -hmm. tych 5 kilometrowych z przewyższeniem 300 metrów. To w Warszawie wcale nie jest takie oczywiste. I powiem Ci, że to było niesamowite pole do zdobywania doświadczenia, bo tak, krótki bieg, mm -hmm. zmieniające się światło, bo to, to są zawody, które odbywają się w środku tygodnia, pod koniec dnia, od kwietnia do września. Tak? W kwietniu mm -hmm. dzień krótki, we wrześniu dzień krótki, no, wiadomo, w czerwcu dłuższy, więc jest inne światło. Tutaj złapiesz zachód, tu złapiesz ciemność. Tutaj biegacz zbiega, tam, zbiega, tam, tam podbiega krótki dystans, i to jest taki splot różnych czynników, na które musisz zwrócić uwagę, że... Musisz być gotowa na wszystko. Muszę być gotowa na wszystko i to mhm. jest coś, co mi przyciąga w tej pracy. Ja mhm. uwielbiam, powiem ci, wiesz co, tę, tę adrenalinę, mhm. bo ja wtedy właśnie jestem w tej akcji i to jest ta, ta, ta połowa tej pracy, tak? Oprócz tego takiego wyczekiwania, zastanawiania się, jest akcja i tak jak ta akcja może mieć też, wiesz co, miejsce wtedy, kiedy... Znaczy, bycie w tej akcji, to, że ty całym sobą po prostu angażujesz się w tę pracę i w to robienie zdjęć, w atmosferę tego, co się dzieje i ma też miejsce podczas takich projektów indywidualnych. I to jest, powiem ci, że to, to jest ta energia, która mnie przyciąga. Wiesz, to jest coś, ja muszę... To jest coś, coś czym żyję. Właśnie tak. Adrenalina, czas ograniczony na, na złapanie tego materiału i pogodzenie, taka potrzeba, zazwyczaj to tak jakby to jest taka wewnętrzna potrzeba, tak? Pogodzenia wszystkich interesów, takich no, związanych z, z, z chcesz złapać start albo trochę mety, a na, na trasie, w różnych miejscach i chcesz towarzyszyć. Mhm. I to towarzyszenie i to, że ty jesteś na tej adren adrenalinie w ruchu i, i przy tych osobach, które po prostu biorą w tym udział. I dlatego, dlatego to jest takie właśnie angażujące i, i i wciągające. To jest podstawa chyba tego, tego, tej, tej pracy dla mnie. Bo są, każdy ma swoje potrzeby, i tak jak obserwuję innych fotografów, to jest niesamowite w ogóle, jak my się różnimy, ale jak, jakie mamy też wspólne podejście, tak potrzeby i to, na co zwracamy uwagę. I to każdy ma swoje paliwo, z którego korzysta. No ja to, o tym paliwie to tak często właśnie myślę, że, że, że przydaje się po prostu w różnych, w różnych dziedzinach. Tyle jest tematów, bo powiedziałaś o tej kazurce i od razu mi się zapala napieraj i bieganie z Dołęgowskim, wiesz, po, po, po Szkocji. W ogóle bardzo dużo miałaś wspólnych projektów, nadal masz z, tak, tak, tak. z Innovate'em i z całą tą ekipą. Ale może zostawmy to na razie troszeczkę na boku. Porozmawiajmy o twoim bieganiu, bo to jest nie mniej ważne dla ciebie chyba. Jesteś, biegasz też od, od, od dawna, od 2013-2014 roku, coś takiego tak mniej więcej. i też masz bardzo fajne osiągnięcia. Opowiedz troszeczkę o tym, jak Ty podchodzisz do biegania, jak trenujesz i co lubisz biegać w ogóle. Powiem Ci, że bieganie jest. Aha, to jest, to jest proste zarazem, ale i trudne pytanie, bo, bo bieganie po prostu jest. I to jest dla mnie coś tak naturalnego, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Mhm. Wiesz, biegam od regularnie od 2013-2014, tak mniej więcej, były na tej ścieżce okresy większej i mniejszej intensywności, takiej treningowej, treningowej, powiedzmy regularności, bo tak. nie, nie chciałabym dorabiać tutaj jakiejś takiej ideologii do tego biegania. Wiesz, to jest chyba dla mnie takie najbardziej chyba istotne. Ale, na... ale ty lubisz być dobra w tym, założę się. Tak, ja się przyznaję do tego, że, 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 że lubię. Lubię być w tym uporządkowana. Tak. Wiesz, lubię, że jak, jak, jak jest w tym porządek. Yy, I lubię yy, takie odpowiedzialne podejście do, do, yy, do pracy nad, nad tym bieganiem. Mam swoje cele, ale wiesz, jak wypadałam z tego rytmu, mhm. to też nauczyłam się nie brać tego za bardzo do nie siebie. Nie biczować się nie. za to. Nie, słuchaj, to, to, się, to się rozgrywa w takiej sferze, w której my nie możemy siebie jakoś bardzo mhm. właśnie poganiać. wiesz. No, jeżeli my będziemy presję na siebie narzucać. No w takich aspektach związanych właśnie z przyjemnością, no bo, no bo bieganie jest, no jest dla mnie pasją, jest dla mnie przyjemnością, chociaż nie musi być zbudowane z, tylko z takich przyjemnych elementów, bo ja się chcę w tym rozwijać, mam jakąś tam swoją, mam swój plan i wiem, że ten, zrealizowanie tego planu, czy, czy, czy osiągnięcie jakiegoś celu, no zakłada ciężką pracę. Także oprócz tak jakby tej ogólnej przyjemności, no to to jest kawał ciężkiej roboty w takim życiu codziennym. Ale nie chcę narzucać na siebie jakiegoś takiego Takiego ciśnienia, bo ja już byłam w takim miejscu, w którym narzuciłam na, 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 na siebie takie ciśnienie, i to też, wiesz, co, to też się wszystko tak jakby rozgrywało w takim podejściu, bardzo takim świadomym, tak naturalnie do tego podchodziłam. Tylko mm, za dużo było tego, wiesz, i mm, łączenie wtedy na tamtym etapie. Pracy fotografa, który często wyjeżdża, życia rodzinnego i biegania, no powiem ci, że to jest tak trudne do zrównoważenia i najłatwiej w pewnym momencie było mi zrezygnować z tego, co jest tylko moje, tak, czyli zrezygnowałam po prostu w pewnym momencie z biegania. Więc teraz robię to na innych zasadach. Wróciłam na początku 2020 roku do regularnego treningu. Ale bardzo spokojnie. Mhm. Zaczynałam od trzech dni biegowych. Przez długi czas biegałam tylko przez trzy dni w tygodniu, później był dołożony czwarty dzień. Ja się by nie wiesz, to, 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 norm, tak normalnie to, 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 to pewnie chciałabym od razu już wszystko wiesz, do, do, do wszystkiego wrócić, a tak. nie wiem, skąd wzięłam ten spokój. Wiesz, mhm. on po prostu przyszedł po prostu może w tej pandemii się po prostu to wszystko tak poukładało, wiesz. Żewoluzowałaś. Mhm. Y tak, i ma, mam swój plan treningowy. Trenuję pod, pod okiem Violi Marczuk uh -huh. z Teamu Innovate. I Viola znalazła na mnie sposób po prostu. Uh -huh. Wierzę bardzo, bardzo lubię właśnie takie stopniowe też zwiększanie właśnie obciążenia, tak, objętości. Lubię. Nauczyłam się przy niej biegania tych jednostek bardziej takich obciążających, tych bardziej intensywnych. Ale jeśli chodzi o szybkość czy o odległość? Jeżeli chodzi o szybkość. Uh -huh. Tak, tam 2020, tak, tam pierwsza połowa 2021 to było takie. Wprowadzanie właśnie takich impulsów mhm. do, do tego biegania, które, które pozwoliły mi polubić się z tymi jednostkami takimi trudniejszymi. Wiesz mhm. i na przykład bieg z narastającą prędkością, moja ulubiona jednostka, także to ma dla mnie ogromne znaczenie i wydaje mi się, że znalazłam w tym jakąś taką równowagę. Tylko muszę zaznaczyć, mhm. że mniej jeżdżę. Mhm. Mniej udzielam się, jeżeli chodzi o fotografowanie na zawodach, mhm. mam więcej obowiązków na miejscu i przez to mam bardziej poukładany dzień, bo praca fotografa jest dużym obciążeniem logistycznym w takim życiu codziennym. I to, to, to jest nie do przeskoczenia, jeżeli jeździmy nie wiem, weekend w weekend, tak. nawet co drugi weekend. No ja oczywiście teraz no, nie, nie pracuję w takim trybie, ale pamiętam tamten czas. Tak jakby życie tą energią tych zawodów no jest też dużym obciążeniem dla głowy, tak? Dla, dla organizmu w ogóle. To spalasz się po prostu. Tak. Tak. Przyznaczasz energię na dojazd, na przygotowania. Chcesz maksymalnie wyciągnąć tak, z, 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 tak jakby z terenu, z okoliczności, z miejsca, tak? no dla siebie, dla tych kadrów. Angażujesz się. Dla mnie takie zaangażowanie po prostu jest też tym takim paliwem. Ja lubię w ogóle być zajęta i lubię być zaangażowana. I teraz, no organizm się nie oszuka, tak? Mhm. To, 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 to energia jest jest tak, jakby gdzieś zabierana przez to. Yes. Później powrót, ale też yy, przygotowanie tego materiału. I to się zbiera kilka dni. Mm -hmm. Bywało tak, że po takich zawodach, które no, typowych ultra długich, tak, yy, kilkudniowych, yy, no, moja głowa wracała do jakiejś takiej, powiedzmy, takiego spokoju, to może to, to, to nie chodzi o spokój, niespokój, tylko jakiejś takiej równowagi w środę, w czwartek. Mhm. Wiesz, jeżeli ja miałabym wyjechać na kolejny weekend, czy nawet, nie wiem, tydzień po, po kolejnych dwóch tygodniach, to rozsypuje się, tak jakby takie mhm. ustrukturyzowane podejście do treningu. No nie, nie da się złapać tych właśnie kilku srok za ogon, więc na tak. pewno jest mi teraz łatwiej, bo mniej się udzielam właśnie z aparatem wyjazdowo. Mhm. Więc... I więcej robisz zdjęć tutaj w Warszawie? Na... Wiesz co, w ogóle powiem ci, że tak jakby ten ciężar tych, tych, tych obowiązków mocno się rozkłada teraz na sprawy związane właśnie z powrotem do, 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 do spraw meteorologicznych trochę, Aha. tak? I, I tutaj mam więcej zobowiązań na tym polu, ale też i staram się no, realizować też takie sesje na miejscu. Tych wyjazdowych jest dużo mniej. Mhm. No, w tym roku, na ten rok mam, mam kilka pomysłów. Zobaczymy, jak z realizacją. A jakbyś miała priorytetyzować bieganie, fotografia, praca, rodzina, o, to Domyślam się, że oczywiście rodzina jest najważniejsza, potem jakieś środki utrzymania, wiadomo z czegoś trzeba żyć, ale ta fotografia, która ci, jak mówisz, dostarcza dużo paliwa i ta adrenalina, którą masz podczas tych sesji. Czy bieganie czasem poświęcasz dla fotografii, i fotografię poświęcasz czasem dla biegania? Tak, jeżeli miałabym się skupić właśnie na tych dwóch sferach i tak jakby zestawić je ze sobą, czyli bieganie i fotografowanie, to, to obydwie są bardzo zaborcze. Mhm. I na bazie doświadczeń właśnie z tych biegowych wtedy, kiedy no więcej startowałam, i tam 2016, tam powiedzmy tak, to, to był chyba dobry rok dla mnie, wtedy pamiętam, kawał takiego no, dobrego biegania, jeżeli, jeżeli chodzi o, o takie moje podejście. I, I wejście w ten świat fotograficzny, tak, też właściwie w podobnym czasie, no to czas pokazał, że nie da się tych dwóch sfer zasilać na podobnym poziomie zaangażowania w tym samym czasie. I, Zawsze coś tak jakby jest kosztem, zawsze jedna sfera jest kosztem drugiej sfery. I no tutaj jest, no, nie odkryję niczego nowego. No, to już szukanie tej równowagi, tak? tak? Tylko tak. że ser się kieruje No, mhm. no takiej jestem w konstrukcji, że to serce wybiera, wiesz? I... Że codziennie podejmujesz te decyzje, tak naprawdę, pewnie? nie? Co, co zrobić? Jak, tak, na to znaczy, się może nawet, nawet już nie w takim trybie co, co, codziennym, ale tak jakby hmm, hmm, takiego podejścia na najbliższy miesiąc, czy na, na kolejne miesiące do, do, do na przykład jakichś m, zawodów od strony fotografa, czy od strony biegowej. Mhm. Ostatnio gdzieś mi bardziej ciągnie w tą stronę biegową, muszę powiedzieć, i tamten rok nie startuje dużo, tak ale, ale mam ogromną frajdę, jeżeli jeżeli mam okazję przypiąć numer startowy, mhm. trochę. Pandemia też zweryfikowała tak podejście do pracy. Ja też zaangażowałam się trochę w inne, w inne, w inne rzeczy. I, I myślę, że teraz, w 2022, no, będę próbowała właśnie łączyć na nowo też właśnie to bieganie i fotografowanie. Bo 2021 był takim skromniejszym, jeżeli chodzi o moje zaangażowanie od strony fotografa na, na, mhm. na wyjazdach i to. No właśnie, to, są, to, to, to jest takie łączenie, wiesz, no, też jeszcze z tą, z, tą, z tą pierwszą na liście, tak? Czyli z, z tym takim życiem rodzinnym. Tak. To, to na pierwszym miejscu, ale mam ogromne wsparcie, tak jakby tutaj, od, od strony rodziny i myślę, że przy takim właśnie spokoju na tym polu, takim wewnętrznym spokoju, właśnie wtedy można układać inne obszary. To, 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 wiesz, to też jest tak, że różne dołki łapiemy, tak? Czy, czy jesteśmy raz na górce, raz jesteśmy w dołku? O, w moim przypadku przy, mocno się przykłada na podejście do, do pracy w, na gruncie fotograficznym i do biegania. Mhm. Nie wiem, jak, jak to, słuchaj, jak, jak, jestem ciekawa, jak, 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 jak to jest u Ciebie. Bo na przykład moje tak jakby takie podejście codzienne, wiesz, czasami. No, Złapie mnie jakaś handra tak? Ja widzę, że to, to się tak odbija na treningu, a, a no właśnie ten stan takiego, takie podejścia w ogóle do życia, tak? To, mhm. Mówiąc prosto, jak, którą nogą stajesz, tak? To później tak jakby coś, coś to, to, to wpływa na, ten, na, na cały dzień i u mnie mocno wpływa na trening. Nie wiem, jak, 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 jakie ty masz doświadczenia. Wiesz co, ym, tak, ja, ja też staram się do tego podchodzić, tylko wiesz, zadałem ci to pytanie, że ty codziennie podejmujesz decyzję tak naprawdę, czy trenować na przykład, czy nie trenować, bo ja tak mam. Ja na przykład dzisiaj wstałem. Wiesz, wróciłem z podróży służbowej, i zastanawiałem się, czy dzisiaj rano wstać i poświęcić się podcastom, spokojnemu pomontowaniu, przygotowaniu do rozmowy z tobą, czy pójść pobiegać. I stwierdziłem, że jestem zbyt zmęczony, żeby ten trening miał jakikolwiek sens i oddałem się pracy. I nie wiem, czy dzisiaj wykonam wieczorem trening. Prawdopodobnie nie, bo muszę jeszcze pomóc mojej żonie w, w, tam, w, w pewnych rodzinnych kwestiach. Mam podobnie tak jak ty, że wrzucam na luz. I kiedyś było tak, że, pod, że bieganie stawiałem przed podcastami, że podcasty były przy okazji biegania, a teraz jest chyba na odwrót. Myślę, że po prostu, tak, przy takim podejściu jesteśmy w stanie dłużej to tak jakby z tego korzystać. Tak, my wolniej się wypalamy to na pewno. Bo temat wypalenia jest tutaj nie wolno go pomijać. Nie. Jest, 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 jest ogromny. Jest ogromny i ja się przekonałam też właśnie kilka lat temu, jak mocno to bieganie obciąża w ogóle organizm i no od strony takiej fizycznej, bo, bo też byłam na granicy anemii, mhm. a próbowałam, właśnie wiesz, cały czas w takim trybie intensywności biegać, i, i rozumiałam od strony racjonalnej, dlaczego tak się dzieje i że powinnam wprowadzić jakieś zmiany, a, a nie do końca, tak jakby udawało mi się to, 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 to zmieniać. I. I teraz chyba z większym takim jakimś dystansem, z większą równowagą do tego podchodzę, bo, bo bieganie jest ogromnie tak jakby, takim, jest takim buforem dla mnie, wiesz, i w takim życiu w Warszawie, bo, bo mieszkam w Warszawie na co dzień. I bardzo bym chciała mieszkać w innej przestrzeni, bardziej takiej, no właśnie, gdzie można sięgnąć, wiesz, wzrokiem gdzieś po horyzont, a nie, a nie tylko na koniec ulicy. I, I tego mi brakuje, dlatego chyba też tak często właśnie staram się wyjeżdżać. No, bo to jest taka odskocznia, i już mieszkam od 20 lat w Warszawie, ale tak na dobrą sprawę to no, Warszawa nie jest takim moim miejscem. No właśnie, ty kochasz ten Beskid Niski. Ja kocham Beskid Niski i tak, <grym> tak, tak. Masz już tam jakąś małą chatynkę, do no której No nie, 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 nie. Znaczy, znaczy są miejsca, które, które regularnie odwiedzam. Tak. No, swojej chatynki tam nie mam, ale no. Mamy z mężem taki, taki pomysł, aby, aby może kiedyś tak tam przenieść, się. przenieść się. tak. No, temat jest no, takim, można powiedzieć, no, na liście priorytetów, jeżeli chodzi o, o szukanie rozwiązania, bo, bo, bo mój mąż też, też tam czuje blusa w tych górach i często biegamy, i no, w ogóle dużo czasu tam spędzamy. Mhm. Także to na pewno jest, 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 jest nasz kawałek, ale no, życie tak jakby tak się układa, że. że że Warszawa tak jakby tutaj nas ściąga. Y, tak i. Znaczy, A twoja praca może być zdalna? Może być zdalna. Męża też? Tutaj już trudniej. Gorzej. Dałoby się to, 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 to myślę ostatecznie jakoś tak poukładać, że moglibyśmy się przenieść. Natomiast i inne sprawy też mhm. jeszcze są. tak mhm. no, Moja córka, która, która tak. tutaj ma szkołę, także. Nie, to, to, takie, takie zmiany nie są, nie nie są, nie są łatwe. To Jeżeli jest, to jest tak. tak, ja bym się mogła spakować w 3-4 dni tak i, i przenieść się tak, w nowe miejsce, natomiast no, głowa tak i różne, różne sprawy tak jakby tutaj mocno mocno nas trzymają jasne także. no jest, jak jest. tak jest tak. i tak często wyważy w górach prawda tak i to jest i to jest ten sposób wiesz, bo ja nie mogę powiedzieć że ja nie lubię Warszawy bo wiesz no, jest moim miejscem od tylu już lat także to jest chyba najlepszym podejściem jest chyba takie które, które, które w którym trzeba dostrzegać po prostu plusy w, w, w tych jakichś może ograniczeniach które, które które są w jakim w danym miejscu tak także Powiedz Karolina, gdzie się na zawodach spotykamy teraz najbliższych? Znaczy powiem ci tak, będę tutaj w, w, w pracy, tak? Z aparatem, będę na zimowym ultramaratonie karkonoskim w najbliższym Oczywiście. czasie. To Także, na pewno się widzimy. To się widzimy, tak. A, Także, kiedy, a gdzie numer przypinasz? Nie, e, słuchaj, tutaj plan jest taki, że spełniam w tym roku swoje marzenie związane z. E, Zamieniam mm, jedne z moich ulubionych zawodów, które lubię fotografować, na tę biegową formę. Czyli przypinam numer startowy najpierw w, w, w maju, mhm. bez Niskim podczas Jagakora, ultramaratonu Jagakora. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten bieg, i, i, i miałam dylemat, czy, 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 czy zamieniać aparat na buty biegowe, ale tak, to mhm. będzie taki krok. I jestem zapisana też na drugi bieg w Beskidzie Niskim w październiku, także. Nie. Tak, także. słuchaj... No... Jak się ten drugi nazywa? Łemkowyna. A, okay. Słuchaj, to jest tak, że... Znaczy... Jaka odległość? Słuchaj, 150. Nie, idę, idę... Oszalałaś. Oszalałam, słuchaj, to jest szaleństwo, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest szaleństwo, tylko, że ja tak bardzo chcę przebiec, tak jakby ten cały Beskid Niski, że ja po prostu ja muszę skorzystać z tej właśnie, z tej motywacji, wiesz? To jest moją motywacją. Rozumiem. Ja chcę być po prostu w nocy, w tej części Beskidu, przez... Drugą noc chce być, w drugiej części Beskidu, chcę wyjść z tego lasu na wachalowskim wierchu, może padać, może świecić, nie wiem, po prostu chce być No ale Karolina, to ty tyle razy zrobiłaś już tę trasę. A, <laughs> <laughs> tak, boję trasę. się, boję się. Tylko wiesz co, ja wiem, że, że na tym strachu tak jakby podejdę tak odpowiednio mhm. do przygotowań i w ogóle nie podpalę się, wiesz, to też było tak, że. Ja pamiętam w 2016 roku chyba startowałam w Krynickiej Setce, ja się tak bardzo bałam tej, tej setki, chociaż to była moja trzecia setka wtedy, ale przez właśnie ten strach i ten dystans, ten taki no, respekt do tej trasy, do, 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 do dystansu, ja po prostu to pobiegłam tak z głową i tak jak trzeba. I ja liczę na to, że właśnie ten respekt też mnie tutaj uratuje. Życzę ci tego. Wspaniałe masz plany i bardzo jasno określone. Co na to, twoja trenerka? E, przyjęła. Tak. E, tak przy, przyjęła mój pomysł. E, no, słuchaj, no tutaj. Będzie praca. Będzie praca, już jest, już, 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 już tak jakby jestem w tej pracy. Znaczy, no. słuchaj, to jest, to jest tak, że dopiero w maju, tak naprawdę, jestem zapisana na mękowinę, ale w maju, po, po, po starcie, właśnie w ultramaratonie Jaga Kora po prostu określę, to tak. czy tak, jakby dalsze przygotowania mają, mają sens, czy, czy faktycznie, no, tutaj skupię się na tym, na tym, na tym. Przygotowania dzień, zawsze ja mają sens. <laughs> słuchaj, Karolina, o czym Twoim zdaniem ludzie, którzy oglądają zdjęcia, z imprez, które fotografujesz, zupełnie nie wiedzą, a co bardzo chciałabyś im powiedzieć. Myślę, że chciałabym tak, jakby przekazać tutaj taką informację związaną z, z czasem, który każdy fotograf przeznacza tak, jakby na, na wykonanie właśnie danego zadania. Tak? I że te zdjęcia, które później oglądamy w galerii, to jest wynik kilkudniowej pracy. Ale ta kilkudniowa praca bazuje na doświadczeniu, które wcześniej zdobywane jest przy kolejnych zawodach, przy kolejnych wyjazdach przez kolejne lata. Słuchaj, w tej pracy tak naprawdę y, ja bardzo lubię to, że to jest takie mm, nieoczywiste w danej chwili, takie mm, nie, nie da się wszystkiego zaplanować, tak? To jest to jest ogromny plus tej pracy, że mamy taką Otwartość, taką swobodę w podejściu do, 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 do kadrów, do miejsc, które możemy odwiedzić, tak? Tylko że w tym wszystkim, w tym niespodziewanym, tak, kryją się też jakieś niebezpieczeństwa. I czy dojazd, tak, czy długie godziny za kółkiem, czy nocleg w samochodzie, zabezpieczenie tej logistyki. Czasami tę logistykę zabezpiecza nam organizator, dołączamy tak do do ekipy i razem spędzamy czas, tak i razem zaczynamy dane zawody, a czasami jest tak, że sami musimy poszukać sobie właśnie czy noclegu, czy, czy, czy zorganizować to od tej logistycznej strony. Później to jest czas samej pracy na zawodach, która jest wymagająca tak, mhm. od strony fizycznej, mentalnej też. No ale wiadomo, że robimy to, co kochamy. To nie ulega wątpliwości. Myślę, że, że to jest właśnie największe paliwo. Natomiast później jest też czas powrotu, kiedy tak jakby ta energia spada i ty w tej energii musisz jeszcze wykonać tak jakby tę bardzo ważną część pracy, czyli. Postprodukcja. postprodukcja. No mhm. tutaj na takim zmęczeniu, tak? tak bo to. To jest taka, taka, można powiedzieć, równa pochyła, jeżeli chodzi o energię, mhm. ale ty na tej równi pochyłej musisz wykonać określoną liczbę zadań, zamknąć pewien materiał. I to no jest... i to bardzo ważne, bo ty tak naprawdę wywołujesz te zdjęcia, prawda? Tak naprawdę to w tej postprodukcji tworzą, może nie powstają kadry, ale powstają na pewno kolory. Powstają kolory. Wiesz co? Selekcja też jest, mhm. zajmuje sporo czasu, przynajmniej w moim przypadku. To nie jest też tak, że wybieram sobie na przykład biegaczy, bo może to być tak odbierane, że kogoś pokażę, kogoś nie. Ja co, wybieram tak jakby maksymalną liczbę zdjęć z, z materiału, tak aby ten materiał był taki, można powiedzieć kolokwialnie, zjadliwy dla oka. Mhm. Czyli jeżeli ktoś. Bo dostaję czas, czasami takie zapytania, tak, no tutaj, no, widzieliśmy się na trasie, słyszałam, słyszałem, że migawka pracowała i tak dalej. Ostatnio że, 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 tak jakby takie, takie, takie zapytania mm, rzadziej się trafiają. Myślę, że tak jakby świadomość osób biegaczy może trochę jest większa. Natomiast bywało tak kiedyś, że właśnie takie pytania się pojawiały i wiesz, mm, ja wybieram takie zdjęcia, które mm, na których wydaje mi się, że biegacz dobrze wygląda, dobrze wygląda mówiąc tak ogólnie. Tak? Czyli czasami lądujemy w nieodpowiedniej pozycji, tak. Tak? łapiemy biegacza w, w, no, w jakimś takim takiej pozie, która no, na takim zdjęciu ktoś nie chciałby po prostu siebie oglądać. Tak. Tak? Czasami... Zgubimy ostrość, bo to jest tak jakby też tylko technika. Więc jest, jest, są różne elementy, więc parę rzeczy po prostu może się nie udać, chociaż zdjęcie czy tam kadr, czy była próba złapania kadru. Więc tak jakby ta selekcja później z tych zdjęć, które chcemy pokazać, ta, które no, podpisujesz się później pod tak. tym. Więc, więc... No właśnie, a zdarza ci się czasem, że ulegasz presji i wysyłasz komuś zdjęcie poza galerią wiesz udostępnioną. Co? nie, rzadko. Nie. Wiesz, co? I, bo to jest tak, yy, może z kilka razy się tak, tak, mhm. tak zdarzyło, że ale wiesz co, na takiej zasadzie, żeby. Pokazać, tak. że słuchaj tak, zrobiłam kadr, ale zobacz, on wygląda tak i tak. Tak mhm. jakby. Y... Że ty nie jesteś super happy. Tak, znaczy, dlatego udostępniając galerię, czy, czy, czy dzieląc się, wysyłając pakiet zdjęć do organizatora, ja wiem, że to jest materiał, który wykonałam z założeniami, które, które, z którymi przyjechałam, który no, jest. Podsumowuję po prostu dane zawody. Tak? Byłam w, w, w kilku miejscach. Ten materiał jest w miarę różnorodny. To nie jest tak, że ja zachowuję coś dla siebie i czegoś nie chcę, nie, nie chcę później udostępniać. Ja to robię dla ludzi. Tak? Mhm. Tylko, że muszę przefiltrować przez swoje oko. I, I to gdzieś serducho wybiera. Tak intuicyjnie myślę, wiesz, bo to nie ma kalkulacji. Ten tak, ten nie, ten mhm. będzie. To wychodzi naturalnie, ale to trwa. Więc tak jakby ta, ten, ten czas już po zawodach to też jest ważny i właśnie chyba też do tego bym chciała nawiązać, że, że, że to jest czasochłonne. I nawet jeżeli biegacze później czekają na zdjęcia, tak no wiem, że te zdjęcia żyją naj, najpiękniej, żyją wtedy, kiedy są udostępniane no, zaraz po, po, tak. po zawodach. I no, dzisiejsze techniki pozwalają na szybkie dzielenie się zdjęciami i każdy fotograf ma swoje sposoby na, na, na tak, i swój styl pracy. Natomiast ja się chyba od lat trzymam swojego i ten czas przekazywania tych zdjęć u mnie nie jest wyśrubowany, wiesz? Mm -hmm. I ja pracuję szybko, bo to nie jest tak, że ja sobie przyjadę i ja odpoczywam. No to, to dosłownie. Często jest tak, że ja wchodzę do, do, do siebie po kilku godzinach podróży, włączam komputer i ja już po prostu zgrywam te zdjęcia, ja już tam czasami wybieram, tak? Z, z, no, po powrocie, tak? Wiadomo, że też trzeba wykonać jakieś inne, inne, inne Jakieś inne sprawy, ale, ale te zdjęcia są wysoko na, na, na liście priorytetów. Mhm. Ale nadal kilka dni ci zajmuje przygotowanie. Wiesz, to jest tak, że mm, ale, po takich zawodach dłuższych, tak, no to powiedzmy, że około wtorku, tak, po powrocie mhm. galeria może być gotowa, czasami koło środy, czasami w poniedziałek też. To, mhm. to, to wszystko zależy od, od materiału. Ale wiesz, ja bym też jeszcze zwróciła uwagę na to, że jest, na zawodach zazwyczaj pracuje kilku fotografów, i tutaj na to nakłada się też podejście organizatora i to, w jaki sposób on później chce prezentować materiał w mediach społecznościowych. To, że zdjęć nie ma, wiesz, od razu po zawodach w sieci, to też jest często wypracowane, takie wypracowane podejście przez organizatora, tak? Najpierw pojawia się galeria jednego fotografa, mhm. później pojawi się galeria drugiego fotografa. To też jest wszystko poukładane. Tak. I często, nie zawsze, ale często, często jest po prostu plan publikacji, więc... No, na, 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 okay. tak jakby na to wszystko składa się po prostu kilka, kilka czynników. Okay. Czy w Polsce, na polskim rynku jest coś takiego, jak rywalizacja między fotografami? Wiesz co? Ja bym nie nazwała tego rywalizacją. Nigdy nie, nie, nie podchodziłam tak jakby do tego tematu przez pryzmat rywalizacji. Myślę, że to jest takie motywowanie się, może też wzajemne, że może bardziej od tej strony motywacji bym na to popatrzyła. Bo bazujemy tak jakby tutaj. To jest praca tak jakby z, 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 z jakimiś z, tak, z emocjami, tak? Jesteś w ruchu, robisz to, co lubisz. To, ta, ta, ta energia cię po prostu motywuje, nakręca i mm, skupiasz się na, na swojej pracy. A później, przynajmniej w moim przypadku, ja mam y, taką ciekawość w sobie, aby popatrzeć na zdjęcia innych fotografów, mhm. którzy byli w podobnych miejscach. Mhm czy na tych samych zawodach i jestem ciekawa ich spojrzenia, wiesz. I to jest tak jakby um, przeglądanie później zdjęć, czy oglądanie tak, prac innych fotografów od, pod kątem takich ciekawości, mhm. bo mamy często wspólne tak jakby no, motywacje, tak, to, 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 to na pewno. Natomiast rywalizacja, konkurencja, tak, tutaj jest tyle różnych miejsc, które trzeba odwiedzić z aparatem. Tyle różnych zawodów, tyle różnych potrzeb, a ta praca jest, yy, bazuje na tylu, yy, tak jakby, tyle czynników zewnętrznych, tak jakby składa się na wykonywanie tej pracy, że każdy musi sam na sobie przetestować to, czy się odnajdzie w tej pracy. I ja na to patrzę od lat w ten sposób, że jeżeli pojawiają się fotografowie na zawodach, pojawiają się nowe osoby, to każdy yy, może przetestować na sobie, czy dana formuła mu odpowiada, bo to jest trudna praca w terenie. To jest dźwiganie sprzętu, to jest praca często w trudnych warunkach atmosferycznych, tak, planowanie i tak dalej. Nie każdemu będzie to odpowiadało. Jeżeli na przykład ktoś lubi pracę w takich warunkach, powiedzmy, bardziej, Komfortowych od strony warunków atmosferycznych. Nie wiem, bardziej lubi taką pracę zaplanowaną, gdzie może na przykład sobie podejść do jakiegoś swojego pomysłu, nie wiem, w studio, tak? planując czy organizując jakąś sesję według jakiegoś briefu i tak dalej. No to niekoniecznie musi się odnaleźć w terenie, tak? Więc to później chyba, wiesz, to, 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 to w, w życie samo weryfikuje, wiesz. I jeżeli ktoś chce zostać w tym. To fajnie się patrzy na pracę tych osób, które zostają, wiesz, bo czujesz, że to jest ta, to jest podobna energia. I że tak jakby, że nawet nie, nie, nie musisz często się widzieć z tą osobą, czy rozmawiać z nią, ale ty wiesz, że ona też tam w tym świecie znalazła to coś. I to jest właśnie często, właśnie coś, coś, coś wspólnego. Więc ja. To, to, to jak na początku mówiłam, że lubię przegadywać tematy, to ja sporo czasu spędzam w swoim życiu zawodowym tak jakby sama ze sobą, i mi bardzo brakuje kontaktu z ludźmi. Ja jestem introwertyczną osobą, ale bardzo lubię się dzielić w grupie spostrzeżeniami, tak? wymieniać się doświadczeniami. I jeżeli jest możliwość wymiany właśnie takich doświadczeń czy przeżywania różnych takich właśnie biegowych spraw z innym fotografem, tak? to, to jest, to jest, to, jest coś, to jest coś pięknego. Ja mam. No, Mnóstwo właśnie wspomnień z takich, czy wyjazdów, czy właśnie, gdzie, gdzie, prze, gdzie drogi różnych fotografów się właśnie przecinały. I no z Piotkiem Oleszakiem, słuchajmy, to jest. To jest fajna relacja, bo, bo my po prostu mamy, lubimy też tak jakby sobie tam żartować po, swo, po, 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 po swojemu i wymieniać się jakimiś właśnie pomysłami. Możemy na siebie liczyć. Wiesz, tak, tak, ja tak czuję, wiesz, że w ogóle w tym, w tym środowisku ja czuję dobrą energię. Nie wyobrażam sobie pracy w miejscu, w którym czułabym jakieś zgrzyty. Mhm. Wycofałabyś się pewnie. Tak ja się, mm -hmm. ja, ja, tak, ja się ja się wtedy wycofuję. W ogóle czy, czy, czy w pracy fotografa, czy w ogóle na gruncie zawodowym bardzo ważny jest dla mnie kontakt z, z drugim człowiekiem, wiesz, taka, tak, takie szczere podejście. Taka, wiesz, nie, wiesz, nie zawsze się da tak jakby, wiesz, złapać z kimś taką relację, wiesz, bardziej tak jakby jeden do jednego, no bo często to jest po prostu tylko praca. Ale jednak takie przemycanie, tak, nawiązywania jakichś takich kontaktów, takich wiesz, takich społecznych, taka dobra energia i taka życzliwość, to jest dla mnie podstawa. I w tym środowisku biegowym ja to wyczuwam. Czy właśnie na gruncie tak jakby, takiej współpracy fotograficznej, czy biegowej, czy w ogóle właśnie w, w takiej pracy w małych zespołach. Powiem ci, wiesz, co najpiękniejszym dla mnie takim doświadczeniem. Ja to muszę powiedzieć po prostu, bo to jest dla mnie to, to jest dla mnie niesamowite wspomnienie. Właśnie z tego 2021 roku to jest wyjazd do węgierskiej Górki i towarzyszenie Jarkowi. Jarek Gonczarenko, tak? Tutaj bił rekord na GSB, tak? I to, to, było, to, to było najpiękniejsze dla mnie doświadczenie. A ja tam nie pojechałam wcale, wiesz, po zdjęcia. Tak. Ja wzięłam aparat, ale pojechaliśmy rodzinnie, był mój mąż, była też moja córka, i tak właściwie podjęliśmy decyzję w ostatniej chwili. Ale to było coś, coś, coś niesamowitego. I właśnie w takich relacjach takich, wiesz, jeden do jednego, w mniejszych grupach, też wyzwala piękna energia. Czy na przykład wyjazdy z, w ramach tutaj takiej, takiej dobrej energii i wymiany z, z teamem Innovate, tak? do, do Szkocji z Krzyśkiem Dołęgowskim. Ojejku, to wiesz, to, to, to moglibyśmy chyba drugi podcast tak, nagrać, wiesz, na ten temat. Także to jest, to jest, wiesz co, to jest spotkanie ludzi, którzy nadają na takich samych falach, jeżeli chodzi o podejście do, do pasji, mhm. do, 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 do tego czasu, który przeznaczamy na taką część dla siebie w życiu. My nie musimy się zgadzać, nie wiem, jeżeli chodzi o jakieś poglądy, wiesz, my nie musimy być podobni, jeżeli chodzi o, o, i o inne sprawy, ale mamy tak jakby taką część wspólną, która, której po prostu się lubimy i się dobrze czujemy, wiesz, i to, to ja to wyczuwam w tym środowisku i, i chyba dlatego po prostu mm, tak 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 człowiek chce po prostu tutaj być i, i, i to i z tego korzystać. Czy to jeżeli chodzi o bieganie, czy uczestniczenie w zawodach, bo przecież w ramach zawodów też często to jest taki czas, wiesz, spotykasz się przed tak, zawodami. W trakcie biegu słuchaj, czasami też zamienię wiesz, to, to, to jest też fajne właśnie, taka energia nawet między, między na trasie, tak, to jest, lubię rywalizację, to, to, jeżeli chodzi o, o zawody. Słuchaj, tak. ja, ja, ja lubię, wiesz co, tak czuć, że wiesz, że daję, że ja jestem taką naj, najlepszą wersją siebie danego dnia. To jest taka rywalizacja, tak jakby ze sobą, ale lubię się też pościgać, tak jak mhm. na trasie. To słuchaj, ja, to, 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 to jest taka część sportowa we mnie, tak. W życiu nie. Ja się wycofuję, ja w ogóle, mhm. nie, nie. To, 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 mnie, to mnie jakoś, nie, 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 jakoś, to, to, to nie jest tak jakbyś moja, taka moja moja energia. Natomiast jeżeli chodzi o sport, to ja no, lubię od, tak jakby odpalić w sobie jakiegoś tak, takiego zadziora, no pod warunkiem, że tak jakby jest z czego, tak? Nie zawsze jest z czego, ale tak, no i, i słuchaj, i na trasie, tak jak wymiana, słuchaj, między y, kobietami też jest fajna, wiesz? Ja mm -hmm. to też łapię. To są czasami to są, to jakieś, wiesz, dwa zdania w przelocie. Tu się coś, zda... słuchaj, w, w ramach Baran Trail Race, teraz tak. właśnie we wrześniu biegłam, wygrała Kaja Milanowska-Zabel. Miałam okazję ją, ją, ją poznać, i słuchaj, złapałyśmy krótki kontakt po biegu, i to jest, ona, porozmawiałyśmy chwilę, i, i to, 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 tak, taką dobrą energię czuję, wiesz, taką kobiecą, babską energię, taką, wiesz? ja, ja tak, to, to, to myślę, że, że to jest też to paliwo, które, którym, którym, mhm. które, które jest, 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 jest potrzebne. I, no, ludzie, po prostu energia od ludzi. Ty możesz tak. dać tę energię, bo dzielisz się tym, co lubisz robić, i później, tak jakby, też czerpiesz tą energię od innych osób. To, to, to chyba, tak jakby, to jest takie niewymuszone, no jest podstawą i ono jest po prostu, bo tego to, 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 sobie nie zaplanujesz. Tak? Tego tak? sobie nie poukładasz. Tak, i w tym środowisku jest tego bardzo dużo, tej pozytywnej energii takiej i wymiany, wymiany dobrych emocji. Strasznie dużo. Czy ty masz swoich mistrzów, e, fotografii, których podpatrujesz, na których się wzorujesz, na przykład, którzy ci imponują czymś niezmiernie? Wiesz co, wzorowanie i, i, i tak jakby czy, czy podpatruję? Tak, znaczy, lubię oglądać zdjęcia innych fotografów, ale czy, 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 czy mogę powiedzieć, że mam jakieś takich swoich idoli, to. to, to... Hmm. Może podejście kogoś się podoba, tak, może kolory to? Ci się podobają tak. w jakimś zdjęciu tak, i chcesz to na przykład odtworzyć. Bardzo podobają mi się zdjęcia Aleksisa Berga. Mhm. Yy, lubię przestrzeń na jego mhm. zdjęciach. I to, że tak jakby ten biegacz jest takim Taki drobnym, malutki. malutkim, takim, tak gdzieś no na wypadku. Jak czasami... on to robi? On musi mieć jakieś obiektywy z kosmosu <laughs> chyba po prostu, w dodatku i jeszcze miejscówki dobiera rewelacyjnie. Tak, tutaj Dobra. bez wątpienia miejsca, w których robi zdjęcie mają, mają znaczenie, tak. tak? A zazwyczaj są to właśnie jakieś kadry alpejskie, tak? Tak. I które po prostu samo w sobie są więc, ale on potrafi wydobyć wiesz, z tych miejsc tak. właśnie to coś i to, to jest ten jego ta, to jest właśnie ten jego talent, wiesz, że to nic, że to są te Alpy, które po prostu są samograjem, ale on ma, nakłada na to właśnie ten swój filtr i no, ten sposób jego patrzenia jest, jest, jest nie do podrobienia i no właśnie. To właśnie, no, no. To, 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 wiesz, to, to chodzi o taką inspirację, o Otwieranie się na, na, na spojrzenie innych fotografów, bo wtedy tak jakby też myślisz o swoich zdjęciach przez pryzmat tego, czy, czy dałoby się po prostu zrobić coś w inny sposób, spojrzeć na coś szerzej, inaczej. Bo może być tak, że za bardzo przywiążesz się do swojego sposobu. Myślenia mhm. przez pryzmat zdjęć. I można wejść w jakąś rutynę, można po prostu mieć klapki na oczach i no, nie szukać albo nie widzieć nawet. Wiesz, mieć nie na mieć zmianę. pomysłu na zmianę Nie tak. mieć pomysłu na zmianę. Czasem praca innego go ci Tak, zdecydowanie. Tak? De -de mhm. Więc mhm. lubię pracę, lubię oglądać zdjęcia Aleksisa Berga. Wiesz co, to tak jakby taka, taka zajawka zdjęciami biegowymi zaczęła się od podglądania kadrów. Y Dana Patitucciego, mhm. y, Razem z żoną, z Janin Patitucci, y, to jest małżeństwo. Y, mieszkają chyba w Stanach, ale też swego czasu mieszkali w Dolomitach, i kadry z y, te alpejskie, właśnie takie biegowe czy spinaczkowe, no, były takim czymś nowym dla mnie w, na początku, właśnie tak, jakby, ten, przy tym przejściu ze tego świata biegowego do fotograficznego, tak y, kilka dobrych lat temu. I przez długi czas na pulpicie swojego komputera miałam kadr właśnie wykonany przez Dana z walisztekiem, który biegnie właśnie przez Himalaje. I ja pamiętam tak jakby, ta, ten, ten, tak jakby to, co mnie przyciągało w tym kadrze. Przede wszystkim światło, tak jakby połączenie światła, krajobrazu i wkomponowanie właśnie tego, tej energii biegacza. Bo tam to, to nie było takie zwykłe zdjęcie biegowe, że sobie biegnie biegacz. Tam w, po prostu w tej pozie y, było coś takiego z, z, z akcji, z ruchu. Tak? Że to nie był tylko biegacz wkomponowany w, 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 w tło krajobrazowe, tylko właśnie była jakaś taka energia. Więc y, i to, 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 to pamiętam, że mnie mocno inspirowało. Tak sobie myślałam, że wieku, takie, też bym chciała być w takich miejscach i też, też Podglądać po prostu biegaczy z, z, za obiektywu. I to chyba, to chyba to, to też miało znaczenie. Z innych fotografów, słuchaj, no, to jeżeli chodzi o. Nie wiem, czy pytasz tak, jakby o, o tutaj nasze podwórko, bo wiesz, bo, słuchaj, to jest tak, że jest tylu fotografów, świetnych fotografów w tym naszym środowisku. Ja bym nie Pogadam chciała się. tutaj, wiesz, pominąć kogoś, wiesz. Nie, ale to nie chodzi o wymienianie nie, nie, tylko Nie, nie, wiesz, o, ale jest naprawdę. To jest bezpośrednie inspiracje to jest, dla ciebie. To, wiesz co, to, to jest też tak, że. Mm, Marcin Kin, który jest fotografem mm -hmm. z Red Bulla, tak? też no, tutaj ma takie podejście out outdoorowe też tak. do, do, do też często w też fotografuje, tak. Mm. Jest po prostu jest takim, taką osobą, która wiesz, no, mocno się angażuje w zdjęcia, tak? tak. I takie zaangażowanie i, i to, to widać na zdjęciach. I to wiesz, w ogóle powiem ci, że tutaj nie ma dla mnie takiego podziału, wiesz, na świat męski i świat mm -hmm. żeński, wiesz, że że po prostu, że ta energia może być tak jakby na tym samym poziomie, że to, to, to jest takie, takie czucie właśnie, mm, że ty się w coś angażujesz. Dlatego mm. powiem Ci to, 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 to bieganie, uważam, że jest, w moim przypadku bardzo się przekłada na zdjęcia. I to ja uwielbiam to połączenie, bo ja tak jakby trenując, tak, czy, 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 czy no, będąc w jakiejś tam swojej dyspozycji biegowej, ja później mogę to przełożyć na krok biegowy podczas robienia zdjęć. I to dla mnie ma znaczenie, mm. bo to, że z jednej strony mniej się męczę, dźwigając ten plecak wtedy, kiedy moja wydolność jest lepsza, to jest jedno, ale dwa, że ja, wiesz co, ja widzę siebie tak jakby, ja mam taki obraz gdzieś z lotu ptaka, to jest, to jest, to jest, to jest taki trochę nawet śmieszne dla mnie, ale ja mam taki obraz z lotu ptaka, że ja też jestem w tej akcji. Wiesz, ja lubię być w akcji po prostu, więc taki fotograf, który mm, właśnie jest Jakbyś była takim bohaterem gry w ogóle. Coś takiego. Że mhm. ta energia też mi się udziela, że gonimy. Tak. Wiesz, tak, tak jak słuchaj wyjazd z Krzyszkiem dołęgowskim do Szkocji w tak. 2018 roku przebiegł pętle Charlie Ramsay Round, tam 93 km, 8 tysięcy metrów przewyższenia. W bardzo trudnym, technicznie skomplikowanym terenie. Tam to, to przewyższenie i dystans niewiele mówią. Tam tak, po prostu tak, jest tam bieganie. Jest tam, mm -hmm. tak, to, co się dzieje pod nogami, to, to, to naprawdę to, to, to i pogoda, plus jeszcze takie właśnie takie powiązanie z pogodą, to jest coś, co, co tak jakby buduje trudności tego biegu. I ja się tam czułam, właśnie, wiesz, że jestem częścią i tej pętli, i. Częścią Krzyśka projektu, i że jesteśmy właśnie w grupie. I że na, właśnie i Rafał Bielawa też uczestniczył w 2018 w tym, w tym, w tym projekcie. zaportował Krzyśka na ostatnich 30 kilometrach. I to jest coś, co później za czym się tęskni, właśnie za tą wymianą, za tą energią, że ty uczestniczysz w czymś takim wspólnym, że przynależysz do czegoś. Wiesz, ta przynależność w tym środowisku. Też chyba ma znaczenie, tak? Że tak jakby, z jednej strony niezależność, bo tak jakby mo, no, pracujesz tak jakby na, na swoich powiedzmy warunkach, tak? na, na swoją markę osobistą, tak to się trochę mówi dzisiaj, też marka osobista, nie wiem, no tak no, ta, ta się mówi. Trochę tak. Ale, mm, ale jesteś po prostu, mm, ale, ale pracujesz w grupie, tak? tak. I, I robisz coś wspólnie. Tak. I to, 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 to się wyczuwa i wyczuwa tak jakby podskórnie i ta energia. Jest y, tym paliwem, znowu to paliwo, słuchaj. No. Także to, 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 to chyba przyciąga, dlatego się chce do tego po prostu wracać. I, i tak, i to, ten, to właśnie ta, to, to bieganie, ta energia, ruch, akcja, zaangażowanie. To zmęczenie później, tak? Tylko, że no, trzeba szukać tej równowagi, no bo organizm no, później może wiesz, pobierać opłaty za to wiesz, nadmierne spalanie, więc, mhm. więc trzeba, tr tr trzeba z głową. Tak, to widzisz, to ten głos rozsądku się odezwał na koniec i to no, wiesz co, tutaj też jeszcze podkreślę, że ten tak. głos rozsądku powiem ci, często mnie tam wiesz, ściąga wiesz, z tymi emocjami, wiesz, w dół wiesz, w dół, no też pomaga z jednej strony, bo dzięki temu mam plan, jestem przygotowana, ale z drugiej strony też czasami wiesz, dusi tę energię, że że, że, no, że tam już nie wariuj już, już tak się nie emocjonuj wiesz, trzeba po prostu lądować no. Ale to jest właśnie niesamowite, bo ty jesteś taką jak, na, jak człowiek z tobą nie rozmawia, to jesteś taką spokojną, opanowaną osobą, zdystansowaną, jakbyś właśnie, e, było wrażenie, że masz wszystko pod kontrolą, jesteś taką ułożoną e, panią, która najchętniej po prostu nauczycielką, uczy polskiego, a jak wiesz, a jak po prostu, jak tylko zaczynasz mówić, to wychodzi z siebie taka po prostu ogromna pasja i zaangażowanie, ponadprzeciętne absolutnie. Bo to jest tak jakby, tak zgadzam się, bo to jest wiesz, tak jak pytałeś właśnie o ten czas na zawodach, że łączy się tak jakby ta, ta akcja z tym czasem takiego, przeplata się ta akcja z tym czasem takiego wyciszenia i, i wyłączenia czy skupienia tak jakby na, na danym miejscu. Tak tutaj jeżeli chodzi o, o takie podejście w ogóle do, do, do życia, do pracy, to u mnie tak jakby to przeplata się taka część bardzo taka zdroworozsądkowa, poukładana. To jest ta odpowiedzialność i dyscyplina. A druga część to jest właśnie to wariactwo. Wiesz, I ja to hmm. lubię, że tak jakby jedno pomaga drugiej stronie. To, 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 to one są po prostu, no, ta, tak, wzajemnie ale często, się nakręcają. Ale, no? ale często to wariactwo, czy szaleństwo, czy, czy ta energia, którą w sobie masz, taka super pozytywna i ta otwartość jest bardzo mocno zaszyta gdzieś głęboko. Och, Bo ty tak. na zdjęciach jesteś mega skupiona. Ja ciebie obserwowałem. Ty jesteś po prostu jak taka maszynka. Która po prostu wykonuje zadanie. Ale tak naprawdę ty, z tego co słyszę, wewnętrznie przeżywasz ogromne, wspaniałe emocje. Tak, ja, ja się mocno skupiam na swojej pracy. Słuchaj, ja jestem, wiesz, to jest, to jest właśnie ta, lubię taką strukturę, taki, wiesz, ten, ten, ten porządek. Ja sobie tam coś zaplanuję, pójdę tu, przyjadę tam. No nie zawsze wszystko się udaje, ale na tym porządku, tak jakby ja, no udaje mi się tak jakby to, to utrzymywać to wszystko w ryzach, wiesz? Tak. I. A ta energia jest, bo wystarczy, że ja po prostu jestem wiesz, gdzieś, no gdzieś, gdzieś ładnie poświeci, gdzieś, i to są takie czasami niuanse. Gdzieś prześwieci, gdzieś przez, nie wiem, przez jakiś fragment wiesz, korony drzew, pojawi się jakaś chmura. Wiesz, to też widzę tak jakby, że, że z czasem. Poszerza się wachlarz rzeczy, którymi się potrafię zachwycić w terenie. Także cieszę się, że ten wachlarz się poszerza, a nie jednak wiesz, wkracza rutyna. Tylko, że po prostu zwracam uwagę na, na, na większą liczbę elementów, które mogą zagrać w kadrze. I, i to mnie mocno, mocno mnie gdzieś uruchamia. I na te, to, 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 wiesz, to, to, dlatego to właśnie ta, ta adrenalina, wiesz, pozwala też wyjść na przykład w ciemność, tak? być przez długie godziny na nogach. Wiesz, to jest tak, że Pamiętam, że po, po, po chudym wawrzyńcu, chyba w 2018 roku, dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś poszłam w jakieś krzaki tam w okolicach oszusta. Zostawiłam samochód w ogóle gdzieś na końcu jakiejś drogi. Nie wiedziałam, czy ja w ogóle, jak wrócę do, do, do tego samochodu, czy on tam jeszcze w ogóle będzie stał. Ale poszłam przez jakieś takie po prostu, wiesz, no, no koniec świata, wiesz? I, I tak sobie myślałam, że dopóki ja będę miała frajdę z tego, że ja wchodzę w te krzaki, szukam tych biegaczy, to ja po prostu do, 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 dopóty będę mogła to robić. Bo jeżeli ja no, stracę gdzieś tak, jakby. Tutaj ten, to, to połączenie, to, no to się szybko człowiek zorientuje, że, 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 mo, że może się po prostu zająć innymi rzeczami. Hmm. I faktycznie hmm. wtedy, no, Tutaj jeżeli chodzi o takie podejście w ogóle do, do życia, to, to chyba naturalnie u mnie wychodzi to, że życie mi tak jakby weryfikuje sprawy, którymi się zajmuję. Tak jakby samo, wiesz, odrzuca po prostu to, co, co, co już się nie sprawdza, wiesz, na rzecz tych, które się nie sprawdzają, wkraczają nowe rzeczy. Mhm. To też mogę powiedzieć na przykład, że ja nie wiem, czy ja będę robiła zdjęcia, wiesz, za, za rok czy za dwa no nie wiem, słuchaj, ty, ty wiesz, czy będziesz prowadził podcasty za rok, czy za dwa? Nie, za, nie za, wiem. Za, za, za miesiąc? Nie wiem. I to jest fajne właśnie, wiesz co, że, słuchaj, to też jest, trzeba podkreślić, że m, nie zawsze się ma taką możliwość, tak? Bo czasami życie tak jakby opieramy na czymś bardzo takim już poukładanym, z czego się nie da wyjść. Tak jak ja nie przeprowadzę się, wiesz, pojutrze w Beskid w swój tak. ukochany. Jestem w Warszawie i tak jakby, no jestem i też m, akceptuję to w pełni, tak? Ale m, i, i tak samo z pracą. Nie zawsze możemy, wiesz, w szybki Sposób wprowadzić jakieś zmiany, zrobić to, co się tak. lubi, ale fajnie się jednak otwierać na, na, na te sygnały, które gdzieś się pojawiają i reagować na bieżąco, bo nie przywiązywać się, tak jak w bieganiu. ja w, Przestałam biegać, przez, przez półtora roku nie biegałam. I tak wiesz, miałam takie, takie momenty, że wyrzucałam sobie to bardzo i wracałam. I później znowu mnie wyrzucało z tego biegania. I, I tak sobie wtedy, po tym czasie właśnie, jak już wróciłam, tak spokojnymi krokami, to sobie tak mówiłam, że w bieganiu nie ma nic na zawsze. Po prostu mhm. tak jak w życiu nie ma mhm. nic na zawsze. To może brzmi, wiesz, tak bardzo prosto, ale no, jeżeli będziemy narzucać sobie taką presję, tak? Wewnętrzną, jeżeli będziemy czuć tę presję zewnętrzną, to będziemy zajmować się danymi rzeczami, dopóki będzie działała ta, taka największa motywacja w nas, mhm. a tej motywacji czasami może brakować. Tak, nie oczywiście. zawsze mamy ochotę na trening, nie zawsze mamy ochotę być w jakimś takim swoim reżimie tak, przygotowań. Ale no właśnie to zdystansowane podejście do, 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 do tego, czym się zajmujemy, i poukładanie tego wydaje mi się, że, że, że jest kluczowe. No właśnie, ale też jest coś takiego, zauważyłem przynajmniej w swoim życiu, że jak wysyłamy do świata jakąś energię, że chcemy zmiany, to ta zmiana prędzej czy później e, przyjdzie do nas. Czyli na przykład, jak ty wysyłasz energię, jak chcę mieszkać w Beskidzie niskim, prędzej czy później jest duża szansa. Że udać się to marzenie zrealizować. Jak na przykład myślimy o zmianie pracy, zmiany kariery, to też jest tak, że nie zawsze musimy dokonywać jakichś super wyborów i podejmować decyzji jakichś bardzo pod wpływem emocji i danej chwili, tylko spokojnie poczekać. I że ta zmiana też do nas gdzieś przyjdzie, tylko musimy tego naprawdę chcieć. I wtedy się życie układa trochę tak, jak pod nas. Tak, i, i fajnie jest tak, jakby świadomie to, to dostrzegać, tak jakby nazywać pewne rzeczy. Nie uciekać od tego bieganie często też załatwia nam po prostu jakieś takie sprawy, gdzie to bieganie można uciec, tak. tak. I wtedy tak myślę, że u niektórych to się może sprawdzać, bo to jest jakieś rozwiązanie na pewne sytuacje, ale tak z mojej perspektywy to to raczej ma krótkie nogi uh -huh. w takim wymiarze, mm, więc raczej, wiesz, to taka szczerość ze sobą. Uh -huh. wiesz, to nie zawsze jest, wiesz, łatwe, tak? Ale no w ogóle mam takie podejście, takie już bardziej świadomie sobie tak jakby to mówię, że tak jakby no, no bierzesz odpowiedzialność tak jakby za, za wszystko, co się dzieje w, swojej, w twojej głowie, za decyzje, i za to, jaką historię sobie opowiadasz. To, 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 jest, to, to wydaje mi się, jest takie kluczowe. Tylko no jesteśmy na różnych etapach ze sobą, tak? jeżeli mówimy o bieganiu, i też ze swoim bieganiem, bo ja chyba tak mogę powiedzieć, że, że miałam różne tak jakby, historie tutaj z tym bieganiem. Mhm. I, i, I to takie otwarte podejście, nazywanie tak? tego, te, tak jakby tego, tego podejścia jest, jest szalenie po prostu rozwijające. Wiesz? Że, mhm. że nie zamykasz się po prostu. W jakichś w schematach. Tak jak ja wtedy, kiedy próbowałam wrócić, tak? że no ja muszę wrócić. No jak to? Przecież to już koniec z tym bieganiem, to już nigdy tego biegania nie będzie. Jak już tak na dobre odpuściłam, to po prostu przyszło samo tak? Tak. W, w odpowiednim momencie. A jakby nie przyszło, to też byłoby dobrze. To bym zajmowała się innymi rzeczami. Bieganie nie jest końcem świata, nie jest rozwiązaniem na nasze. Nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Tak, ale pamiętam, jak rozmawialiśmy na wiosennej łemkowynie, i to opowiadałaś, że jesteś w treningu i czuć było taką satysfakcję, z tego, że wróciłaś. Tak, to jest słuchaj to jest, bo to jest znowu taki jakiś porządek w życiu, mhm. wiesz, bo. Bo to jest znowu tak jakby mm, to paliwo do tej akcji, wiesz. To jak już tam patrzę tak jakby, wiesz, z lotu ptaka na siebie, że jak już tam gonię za tym biegaczem z, tą, z tym aparatem, to wiesz, ten, 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 ten trening tak jakby dostarcza też tak jakby możliwości do, 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 do tej akcji. No ja lubię być w tej akcji. Powiem ci, że ja muszę coś tutaj wymyśleć na ten rok, żeby, żeby, żeby poczuć te, 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 te emocje, tak. I jak zależy ci na bieganiu, jak jesteś w, w treningu i udaje ci się... Jakby gdzieś w jakimś porządku podchodzić do tego, I to masz spokój w głowie. No, mm -hmm. A jak tak. gdzieś zawalasz, no to, no to nie ma tego spokoju w głowie. I no, może faktycznie jest mi łatwiej o tym mówić, bo jestem w jakimś takim spokoju z konkretnym celem. Tak. Ale z, też z taką, z dystansem i będę obserwowała. Ja się nie, nie, nie rzucam tutaj na ten długi dystans. Tak. Mm -hmm. Nie, wiesz, bo ja ci powiem też tak, że. Mm, tak jak w zdjęciach, ja teraz bardziej rozważnie podchodzę do jakichś na przykład decyzji. Tak na początku tej rozwagi było dużo mniej. Ale to jest chyba ten syndrom takiego początkującego, że nas na początku niesie jakaś taka energia, niosą nas emocje, nie, nie wszystko jest. Y tak jakby dopowiedziane, nie o wszystkim mamy pojęcie i łatwiej nam coś zacząć. Tak jak ja złej łajbieganiem zaczynałam od właściwie dystansów ultra. Znaczy, dzisiaj bym tego, czegoś takiego nie zrobiła, ale nie żałuję, że od tego zaczęłam, bo odległość mi służy, na pewno nie, 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 nie prędkość. Mam na pewno mało tych włókien szybko kurczliwych, ale, ale wiesz, to, to też, te, te też jest, takie testowanie się na tych, na tych krótszych dystansach też jest, też jest ciekawe. Jest. Ale. Mm, tak, to tak jakby te początki pozwalają, wiesz. Tak też czytałam ostatnio, właśnie takie, takie, no, takie, no, takie potoczne stwierdzenie, tak? że musisz zalać pompę. Wiesz, po prostu i wtedy ruszysz, <grym> tak? Jak tak. już zalejesz tą pompę, to po prostu i, i później fajniej mieć taką w sobie taką ciekawość. Jeżeli ty tak, wiesz, w jedną stroną, jednym uchem ci wiesz, padnie drugim wypadnie, to znaczy, że to nie wiesz. To nie było coś, co cię zainteresowało. Jeżeli zalejesz tą pompę, wzbudzisz tą ciekawość, no to już jesteś, wiesz, to już jest, to już jest, wiesz. Ty już jedziesz. Już jedziesz, no. Karolina, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Musimy kończyć, już wszyscy biegacze skończyli <laughs> trening. <tutaj. laughs> dziękuję bardzo za rozmowę. Ja cieszę się, że wiesz to, że się otworzyłam i że, że, że tutaj miałam że ogromną przyjemność. Miałam wiesz, tutaj rozmowy z Tobą. A, a, także bardzo, bardzo dziękuję. To ja Ci dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki. Widzimy się gdzieś w górach. Na trasie, tak? <laughs> pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. Dzięki.